7 do 10, 1 wszyscy na komendę w trybie pilnym. Co się dzieje? Sełu? Ty, kolorowanka od kropek. Wszyscy na komendę w trybie pilnym. 7, 6. Przyszła góra. 6, 1. Jedziemy radiowozami i mamy stanąć przed murem tak, żeby nikt nie widział nic. Zapraszam szefie. Przed murem. Szefie. No, oh yeah. Homer, witam Cię, wiernych subskrybentów. Cześć, Borykuli dla Ciebie. Aha. Szefie, niech szef zobaczy, co zrobiłem z radiowozem. Co zrobiłeś? No proszę szefie zobaczyć. A parkingu pod ziemią. Umyłeś go? Ta, nówka sztuka. Ja, sam. Naprawiony. Serio? Kurwa, Seu jest faktycznie, wow. To ja zrobiłem szef. O, Seu jest? Przytul mnie! Siema, Rambo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spoko bardzo. Dobra, wszyscy? Nie, jeszcze nie wszyscy. Jeszcze jedzie kadetka Sasza. Dobra. Sasza, ile ci zajdzie? Grzesiu jest na tym na szpitalu. Proszę zapytać kierowcy. No to zapytaj się. Chwila, już jadę. 2-9 do Grzesia, wasze ITA. Czy my wyjedziemy co na to? Areko, witam cię bardzo serdecznie w gronie subskrybentów. Jednym autobusem czy ścianą autobusu? Jedną. Dobra, autobusem stąd wyjedziemy, już testowane było. Dobra. Autobus pojemność 11 osób. O, czyli jedziemy po coś, zajebiście. Mogę poprowadzić autobus? Nie. Ale oschłe nie. Wiem. Czekamy na Grzesia i... Wszyscy dobrze wiemy, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Dlaczego? Właśnie nie wiem, szefie. Awanse? Kadeta tutaj trzeba awansować. Właśnie, dzięki, szefie. Dzięki. Kadet się stara. Który? Zapomnieliście którego? Tutaj o kadecie Alwisie. Jego! Żebyś zaraz nie wypierdolił sam na kadeta. Ty, kadet, chcesz jego miejsce na oficerze trójce? Szefie. 03 plus 123. Ok. 76 plus 1 ok. Również. Oficer 3 jest wyżej? Zajebiście. Tak. Biorę to. Proszę, że tak. No to co? Zamienia cię oznakami i lecimy, nie? Lord Beogr przesyła 10 złotych. Wracasz do kapcia. Siemka zajebise RP. Może szef się ze mną zamienić. Nie, bo ten departament się skończy następnego dnia. Pozdrawiam serdecznie i miłego grana. Pozdrawiam! Dzięki za dyszkę. Drodzy Państwo. Będziemy jechali teraz w miejsce wyznaczone oczywiście przez pana Rightwilla. Mm-hmm. Pojedziemy tam wszyscy autobusem, jak się nie zmieścimy na jednego, pojedziemy na dwa. A dwa musimy. I mówił, że musimy stanąć przy murze tak, żeby nikt nic nie widział. Zrozumieli? Mojego syna nie będzie. No trudno. Trudno. Rozumieli czy nie zrozumieli? Umrzemy to umrzemy. Dobra, wszyscy biorę sami. Jeden. Tutaj żaden pisar już nie umiera. Odsuńcie się, cofnijcie się pod ścianę, Żebyście nie przeszkadzali autobusowi. Weź autobus jeden, pakuj wszystkich. W sumie autobus to może każdy wyciągnąć. Ty musisz odjechać. To no, odjedź. Nie, tamto nie, tamto będzie git. Tamto nie przeszkadza. Pewno? No, dobra. Dawaj. Nie no, ten rambi to jest niemożliwe. No, ha! Zmieścił się. Siadaj. Wiedziałem. O kurwa, jaka wycieczka. Jeżeli się nie zmieścimy, to wsiadać, brać drugi autobus. A takie ładne drzwi były! Ja pierdolę. Nie, no kto ujebał te drzwi? Wszyscy? Czy jeszcze kto? Nikt nie wejdzie? Tak, kapela z przodu jak zawsze. Weźmy ich na łapy, weźmy ich na łapy. Nie, no wezmą drugi autobus. Ja mogę wziąć. Bierzcie drugi autobus. Wzięliśmy. Jest. Nie to, o, no zajebiście, jedziemy. Zmieścimy się. Dawaj, pakujcie się, no. Pakujcie się. Nie, no dostaniemy. Nie jedziemy furgonetką, schowajcie to. Zmieścimy się. Ja mnie opierdzie. Dobra, wszystkich nie wyjebią, kurwa. 62 do 01, możemy wziąć tą mniejszą wersję?
Jasne. Wiesz dużą. Pozwoli. Ma znaczenie. Tak mu zawsze wmawiali. Wyciągasz ten autobus, Kadet, czy nie? No to wyciąga. Jest. Jan prowadzi? A dobra, w sumie. Siemanko! Może coś pośpiewamy? Może nie. No dobra. Jedźcie za nami, jedźcie za nami, jedźcie za nami. Pojedziemy? Chyba raz będę chyba wziąć. Zacięliśmy się. Dobra, nie można na pierwszy. Ja bym widział taki autobus na pościgu. Już takim prowadziłem pościg. A takie coś ma nadal to przykurwienie, czy już ma ogranicznik? Sprawdzimy. Ma. Ło, kurwa, ma. O, jest. Nie ma, ale jakbyś tym zablokował drogę, nikt nie przyjedzie. Siema! Wszystko kontrolu! Kurwa, ten jak się podnieca na nowe auta, ja pierdolę. Wychodzę. Uwaga! Ustaw się wzdłuż krawężnika gdzieś. Dambi bierz korwetę. Siema, szefie. Cześć. Dobra. Nie podchodzisz tam nawet. Jak ktoś mi tam podejdzie, to... No ja widzę. No i... Patrzeć w ziemię. Mówię cały czas prosto, a wy skręcacie za mną. A, no patrzeć w ziemię. Patrzeć w ziemię. Ja patrzę się w dół, widzę tylko stopy. Ja też patrzę się w ziemię. Ja idę za stopami. 62 do kogoś. Pomóc panu? Tak. Blefuję. O ty. Co jest? Łe. Nie, mój. Co ty robisz? Wytrychuje mi! To po szeregu się ustawić raz! No dobra. Będzie. Sasza, chodź, tak. Prosty szereg! Dajda. Ładnie, do ligi. Wyrównać idealnie. Pięknie. A, pierwszy. O kurwica. Krzywe. Idealnie do... Troszkę będzie. Sorry, biusty mały. Co? Dobrze, moi drodzy. Do waszych rąk dzisiaj wchodzą te trzy radiowozy. A już niebawem, w przeciągu następnego tygodnia, będą time triale. I będą trzy kolejne takie do służby. Jest prosta zasada. Koloru nie zmieniamy, zawsze pojazd musi być oznakowany. A reszta tuningu według uznania właściciela. Jak na razie trzy radiowozy otrzymają trzy najwyższe stopnie. Kapela dostaje Mustanga, Pisikala dostaje Dodge'a, a Montana otrzymuje korwetę.
sposób, w który będzie ta jednostka funkcjonowała. Jeśli mamy, może być ona wykorzystywana na zwyczajny patrol, ale też nie zawsze powinna być na mieście. Więc to już zależy od waszej logiki i braku nadużyć. To jest pierwsza rzecz. Poczekaj tym McLeanem. Skończę mówić, to wtedy ty będziesz mówił. Dobra, dobra. Kolejna rzecz. Jeśli taka jednostka podejmuje pościg za autem dosłownie wolnym, słabszym, starym, rozpoczyna pościg, oczekuje na Crown Victoria i odpuszcza ten pościg, bo nie wydajemy wielkich pieniędzy departamentowych, żeby takie cacka goniły jakieś gówno, tak? Tak jest, szefie. Kapela, rozumiesz? Czy ci to rozrysować? Służyć, chronić i ruchać na ulicach szybkie auta. Co ci się stało? Szef jakiś niespełniony. Mentalny kinzyk został wyciągnięty. Nie? Ej, aha, no teraz jest źle, no znowu. No nie no, teraz to ci odpierdala już. Chyba cię Rambi swoim humorem, kapela, zaraził. Trochę tak. Szef może długi rękawek założy. Nie no, bez przesady. No nie no, to będzie się bardziej pocił przecież. To... Oj tak, byczko. Jak ty się, kapela, odzywasz? Szacunku do trochę. Szefa, tak? Dobra. Więc tak, to są pokazówki. To, czy wy będziecie mieli pieniądze, sobie je zmodyfikować, tak? To już będzie zależało od was i pojedziemy zaraz na parking policyjny. Widzisz to? Je przywieziemy. 600 tysięcy na koncie. Szef coś mówił o tych time trialach, tak? Tak. Czyli jakiś szacunek tam, to szefa. Od jakiej rangi to będzie? Prawdopodobnie. Nie jest jeszcze to w 100% ustalone, ale gdzieś od oficera trzeciego stopnia i każda... Funkcjonariusz, który najlepiej wypadnie w tych radiowozach, którym będzie miał najlepsze czasy i zdobędzie najwięcej punktów na tych time trialach, otrzyma jednostkę SEU. No i to mi się podoba. Więc otrzymają to tylko i wyłącznie najlepsi. Nie, bardziej spoceni. Tęsknię, szef, za mną. Nie. Fuck. Jak wam się podobają? Ja się zakochałem. Oj tak. Mogę już usiąść do niego? To są pokazówki. Dopiero na komendzie. To są pokazówki. No dobra, zaczekam. Te są warte kilka milionów dolarów. Ty, Janeczek, dasz się karnąć tym, nie? Wadzi się koło. W przedszkolu jesteś, dasz się karnąć? Tylko przerzutek nie zmienię. Jak dzieci. Jak dzieci. Ty dla kadetów coś jest przewidziane, szefie? Tak, szkolenia. Oj tak. No. Coś jeszcze chcesz się zapytać? Nie. To szkoda. Dobra. Więc tak, zaraz one zostaną dowiezione na komendę. Oh yeah. Ezyk, witam cię w gronie subskrybentów! Bore kurito dla ciebie. Czasu, jeśli macie jakieś pytania, skargi, pomysły. To będzie ten dzień, który będzie można do tego wykorzystać. Skajcior, witam cię w gronie subskrybentów drugomiesięcznych. Bory koryzę dla ciebie. Ja mam skargę. Tak, jaką? W stosunku do 01 jest dla mnie bardzo zły. Krzyczy, wyzywa. Dlaczego jest zły? Cały czas neguje, poniża. Powiedz to samo, co mi mówisz do tutaj komisarza i modlę się za utrzymanie cię w policji. Co mu mówisz, brzydkiego? Słucham. No powiedz, kapela. To. Zisio. O, to ja mam. Przecież się awanturuję. Ja się awanturuję? W trakcie złości wyżyła się na mnie taserem. Tak? A kto rozstrzelał kilka osób z tasera? Przebił kilku osobom pomagającym opony bez powodu. Ludzie przyjeżdżają po nas na lawetach, ty im przebijasz opony, rozkładasz kolczatki, przez to auta tracą opony w różnych miejscach. Szefie, dalej? To konfabulacja. I dlatego człowieka to jest zabawne, szef rozumie. Dla mnie jest zabawne. Ale dobrze, jak się odniesiesz do strzelania z tasera również? Do ludzi. No. Ja? No. Przymus obrony. A ty, kapela, jak się odniesiesz, że zamiast naprawić problem, to tworzysz problem robiąc to samo? No przecież ogarnąć go próbuję od trzech dni! Taserem?
Nie, przecież nie strzelam do niego z tasera! Ta? To proszę zobaczyć. Ta. Zajebiście, masz klatę, kurwa, tu, tu pod pachą jeszcze, tu mnie pa. Ta minka to już, kurwa, smutna zaraz będzie. Weź ogól mocno. Co tylko chciałeś oznaczyć tym taserem jak krowę? No szefie, bo tak, tak to wygląda z tą buźką. Nie no, szefie, gdzie? Oh yeah. Co gdzie? Sam się tego znaczył. To ty na miecz mieczem walczysz? Na agresję agresją? Nigdy w życiu. Taki jestem... z ciebie policja! Ja jestem ostoją spokoju! Co? Ty dobra. Się Montana nie odzywaj, bo na ciebie są codziennie skargi. Podnieście ręce do góry, jeśli kapela jest ostoją spokoju. No! Dobrze, dzięki chłopaki. No dobrze ci idzie, naprawdę. Dobra, może przez... Dobra, to wracajcie na komendę, ja niebawem też się tam zjawię. Ja to bym pojechał na komendę już i jeszcze. I przywiozę. I zaczniemy piękny i wspaniały dzień kontroli policji. Dobra. A ty masz najbardziej przejebane kapela. Czemu ja mam najbardziej przejebane? A później Montana. A czemu ja zawsze na pierwszym miejscu? A później jeszcze kogoś znajdę, do kogo też się dopierdolę. Właśnie, szefie. A do mnie nie ma problemu. Co? Mogę z szefem pojechać? Nie. A chłop, już chcę pucować się. Lans, do autobusu! Przejechać jednym chciałem tylko. Kurwa, tam przejechać. Paskudne zachowanie, szef. Widzi to, szef? Ja myślałem, że chciałeś mu powiedzieć, żeby schudnął, a ty powiedziałeś paskudne. Pomyliłem się. Nie. Ale tu mam grubą akcję jeszcze do szefa. Szef jest wyższy szef od szefa. To słuchaj, tak. Ja załatwię z tymi radiowozami, będę niebawem na komendzie i porozmawiamy na spokojnie, dobra? Szef, może jeszcze jeden dla mnie dowieźć? Dla ciebie? Jasne. Ale rower? Może być rower. Ważne, dobra, żeby to dowieziemy swoim. Ci rower. Dzięki, szef. Z turbo. Dzięki, i szef. Z bombami. Szefie, super. No pewnie, że tak. Pogadamy na miejscu, dzięki, szef. Jasne. Dawaj, Rambo, masz kluczyki. Jasne. A ty co? Nie masz. Ja mam. Ty nie masz. Tak ty. No wyciągałeś autobus, dlatego mam. Nie masz. 01 do 62, bo czekamy w autobusie. 62 do 01, spokojnie, tranquilo. Nie tranquilo, bo nie mamy kluczy. Tutaj lecę. Halo? Zapraszam. To jutro, nie dzisiaj. Szef, na mnie! To samo chciałem zrobić, brawo. Jak wracam Mustangiem. 6201, powrót. No, czekam. Nie, to tu jedny ten szef. Wybacz, szef, nie widziałem, szef. Ale będę napierdalał tym koniem dzisiaj. Jezus! Zobaczymy szefa jeszcze w Wiktorii kiedyś? Co to Wiktoria? Pa. Ja wam powiem tak. Zastanawiali się niektórzy, po co mi tyle pieniędzy. Spokojnie. 600 tysięcy mam odłożone, 600 tysięcy odłożone i napierdalać full tuning od razu. Ciekawe w sumie, ile będzie za ten tuning. Szefie, jest spokojnie, to tylko samochód. To jest aż tak. O ja pierdolę. Jak to się stało? Ram! Oła. Leciutkie 10.50 przez komendą. Nie wychodź. Nie jestem. Dobra, git. Super robota. To szepcze 7-8. Nie gadaj, że ty coin flipa zrobisz. Nie ma problemu, szef. Co wrócił? Szefie, a pracowało się tam i tam. Ja to kiedyś, to no, w Kolumbii pamiętam, to... No mechanikiem na pewno byłeś. Dzięki za 100 trójkątów trapezówka, dzięki za gipsowe dla somebody. Bory, bory, to dla ciebie. I dziękuję wszystkim pośrednim. No jeden, czemu wy tam stoicie? I zapraszam na Discordę. That's what she said, wjeżdżamy w tył. 37 status drugi. We are unstuck. 15 do 30 minut. Jak zygzak McQueen tutaj leży. Proszę.
To jest tylko... Janeczek, masz najfajniejszego, ale... Ten czat wygląda jakby był subchatem, nawet jak nie jest subchatem, bo tu każdy... jak miał ustawić kolejno, to Janeczka, później Korwetta, później Mustang. Jakby miał jaja, to też bym ze takiego doczeku. Ale Mustang to wieś. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja mam 600 koła i idę je wypierdolić wszystkie na full tune. Nie opłaca ci się. Czemu? 165 tysięcy jednaczek. Oh yeah. No tak. Bolek, witam cię serdecznie w gronie subskrybentów. 165 tysięcy jedna część w Crown Vicu, bo zjebane jest. Tak, no. Trzeba poczekać. Szefie, mam pomysł. A ty przegapiłeś, kurwa, Power. No, ty, przyszły 3 radiowozy Seu, dostały 3 osoby na razie i jest jak jest. No. To może jak szef ma już Mustanga, to ja wezmę tą Wiktorię szefa. Oh yeah. Nabiłbym Bolek, trochę. Bolek, gdzie widzę, gdzie mamy ciasa? 18-17. No, sugerujesz na pewno. Ciebie. Nie sugeruję, tylko twierdzę. Wszyscy to wiemy. No to ja wezmę tą Wiktorię. Czemu co ty masz na przodzie w tym? O, jest gidzisz teraz, dobra. Ue, jak ty... Bumper troszkę chwilowo jakiś był taki... No, ja bumper tak do góry. Do góry bumper w okulary, a nie się przyczepiasz od razu. Ale o! Ue! No to jak ue, to ja wezmę. Ue! No i co? No i co? Szefito! Dobra, ty tego nie trzeba... dostaniesz, jak ci się tak bardzo podoba. Panie komisarzu, trzeba Excalibur 2 aktywować. Nie. Daj konia. Chyba hologram. Daj konia. A jest jakiś inny? Coś większego? Korweta. Offroado, słuchaj, jeżeli chodzi o offroadowe, to jeszcze nie, ale są spokojnie. Spokojnie, to przeparkujmy. Nie martw się. Wszystko po kolei. Nie chcieliście w Gala Montana. Kiełko, nie, to jest wąż. Come on. Jedna rzecz, której nie chcecie robić, to jest branie wszystkiego naraz. Można się przejechać, szefie? Na razie to ja chcę się przejechać. Ty zaraz się po służbie przejedziesz, jak się zwolnisz. Szef mi autorytet znowu niszczy. Ale ja do McLeana mówię. A. No E, co E? No normalnie, tak to. Ty, Rami już mu oponę przebił. Chyba opona poszła. No bo to który jest to przebił? Kadet. No Rambi. Schował się. No to co, wypierdalamy go z policji. Okej. Dobra, już mu piszę wypowiedzenie. Tu jest Rambi, ty... Szef mu pisze to wypowiedzenie od tygodnia. Oh yeah. Nie, no spoko, jak już komisarz powiedział, że wypierdalamy, to po staremu, nie, zróbmy po staremu, 10 kółek wokół komendy. Słucham? O. Zapierdalaj 10 kółek wokół komendy. Czemu, szef? Bo przebiłeś opony w Mustangu i wszyscy to potwierdzili. Przebiłeś, to zapierdalasz. Ja dostapiła. Ale... co? Prawo sonego. Ale ja nic nie zrobiłem. Słuchaj, albo prawo sonego, albo wywalka z policji. Ale zrobiłeś. Szef, ja nie zrobię czegoś, czego nie zrobiłem. A nawet jak nie zrobiłeś, to odpowiedz za tego, co to zrobił. A czemu ja? Może wskażesz osobę, która przebiła. Tak, szef sam sobie przebił pewnie i na mnie chce wszystko zwalić. No to razem z kapelą robicie 10. Chyba sobie jaja robisz. Nie, z szefem pobiegnę. Nie, nie mam opcji. Nie, no szefie. Przebiegnij się z nim, 5. Jak szefie, partnerzy. No ja szefem podobno, jestem. A po 5. No właśnie, a podobno już wyciągłeś tego. Ale żeby biegać, szefie, 4 gwiazdki z obowiązku. A to kadeci gorsi są, ale tak? Ale musisz być autorytetem dla nich. Świeć przykładem. No, to Montana pobiegnie z nimi. To ja pobiegnę z nimi. Co, szef, bez kondycji? Ja już mam auto, kurwa. To ja pobiegnę. No, biegnij za nim. Trzeba biec? Tak. Lecimy, chodź. Pobiegniemy. Gala Montana też. Dobra, lecimy. Chodź, no, Rambi, ale ty biegniesz, czy nie? W sumie to wszyscy. 10-2. Bez kodeiny, proszę. No to już się upadnę. Ja nawet nie mam. Prawo, jak zawsze. Ten Montana biegnie na kodeinie. Rambi oszukuje, bieg na komendę. Neguje. Powtarzam, Montana bierze kodeinę. 10-3! Testy antydopingowe. Plus 1.
01, Montana się nie męczy, potwierdzam. Dzięki Hubza za gift suba dla... Męczę się, zmęczony się. Ostryszek, biorę kurita. Strasznie. A ile kółek mamy zrobić? 5. Czego? A za dzięki za gift suba, no loko, koko. Rambi, my wiemy, że nie biegasz. Nie śmierdzi nic. Kadet na rowerze jedzie, oszukuje! 01 do kadeta. Rambi tutaj biegnie, oszukuje, znowu. Dobra, rzućcie na radio, kończymy. Wszyscy koniec. Na parking. Jednak siłownia robi swoje. Co? Czekamy. Jest, jest. Król Alibaba, człowieku. Dobra, jest bardzo ważna kwestia dla was wszystkich. O, Kapela chyba mówił prawdę, co? No ja mówiłem, że on cały czas taki i on nie ma taryfa ulgowa. Teraz chociaż kopnął. Ale szefie ogólnie, szef Kapela wszystkich tak traktuje kadetów. Tak. Wszyscy bije was? No, bije, agresywny jest w stosunku do nas. Ja mnie tego nauczył przecież! To będziecie mogli dzisiaj złożyć u mnie oficjalną skargę. A, to ja bym bardzo chciał iść. Bore Corita na ciebie radzi bardzo serdecznie. Aha. Moje biuro jest dla was otwarte. Super, cieszę się, że zostanie to w końcu wyjaśnione i nie będzie mobbingu w pracy, bo ja już sobie zamówiłem książkę mobbing w pracy i chciałem ją przeczytać, żeby się dowiedzieć, jak to jest. Ja z tobą nawet nie gadałem na służbie jeszcze. Ty Kapela, tak w zasadzie to jest biuro Sheparda, bo tam jego dupa jest na zdjęciu. Widzicie, mam jakiegoś Sheparda. Też ją zamówiłeś, Ramsey? Nawet biurka nie masz, Kapela. Pierwsza strona. Uciekać przed Dante Kople. I to w spisie treści. Ogólnie jest. Rzecz biorąc, teraz to ma wszystko sens, Kapela, ta twoja żonobijka, którą nosisz po służbie. Ej, ale to szef mnie nauczył, że kadet ma być gnębiony, jebany i niszczony przeciwnie. A czy ja cię kiedyś biłem? Ja jestem w trzecim rozdziale. Szef spojrzy mi w oczy i powie, że nigdy mnie nie pierdolnął taserem, pałką, ani nie rozjechał autem. Nigdy, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie znajdziesz nikogo, kto by to potwierdził. My się starają przez szefów, nigdy nie potwierdził. No bo to są trolle, które chcą wszystkiego, a potem nic nie dadzą. Nieprawda. Nie, to szef tylko wszystkiego chce, on chce tak, tylko... Jak wszystkiego wymagasz i nic jak nie chcesz. Jak szef wtedy był szefem, to się dużo więcej nauczyłem. Zaczyna się zawsze od siebie, niżej na innych krytyka cały czas. Tyle rzeczy wam załatwiłem, tacy jesteście. Wchodzi seł, a ten już jojczy, gdzie jest jakiś offroadowy? Zawsze to samo, zawsze. Dobra, teraz ważna kwestia, moi drodzy wszyscy. Pamiętajcie, że ja wiem, że będzie teraz działało coś w tym stylu. I kurczę, ale on ma radiowóz, a ja nie mam. A on ma, a ja nie mam. Ja nie mam żadnego. Więc musicie pamiętać, że liczba takich radiowozów CEU jest po prostu ograniczona. Wy jako właściciele też czasami musicie brać innych funkcjonariuszy, żeby też mieli szansę się sprawdzić w takim radiowozie i traktujcie to sensownie. Powinniście to traktować jako dodatek dla całej policji, a nie tylko dla poszczególnych osób. A jak te radiowozy będą tylko i wyłącznie do flexu wykorzystywane... Mam pytanie, czemu to było skierowane w moją stronę? I... Siemano. I... No, to zostaną wam odebrane i dane komuś innemu. No.
Nie wiem, kto to jest, ale on dostanie. No za co? Jak będziecie przesadzać z tym? Proste. Więc teraz musicie sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Jeśli wy spierdolicie, to on to będzie miał. Ja. Więc tego nie spierdolicie. No tak. Ja bym chciał powiedzieć, że szef kapela powiedział, jak tutaj jechaliśmy, że nie wie, co to Wiktoria. No, szef nie wie. Więc ja bym też mógł wziąć drugi. Nie no. Szef wie, co to Wiktoria. Szef lubi. No tak. Uspokój się. Jasne, szef. Ale wy jesteście konfitury. Dobra, to trójka najwyższych. Tony, witam cię w gronie subskrybentów. Sześciomiesięczny już tutaj stopień. Znaczy, jeszcze nie, ale po co, chłopaki? Na patrol lecimy. No, baja. A to jest niesprawiedliwe. Merlin. Już się ojczam. Kadet miał być trójka najwyższych. A ja też tu. Pana już do pastora pisze, że nowe auto to przejechać. Masz kogoś? Nie. O, dostałem czymś! Dobra, ale by ścięło! Ha, jak ona Montana jest? Montana, sprawdź teraz. Okay. To ona jeszcze ciebie uchwała. Zjedziesz z nami? No, policja, odkąd jesteś szefem. Ej! Dobra, odjedź. Odejdźcie ode mnie na chwilę. Odejdźcie. Zaraz ty. Dobra, pisikela. O kurwica, te wydaj. No i kapela też. Coś pięknego. Oj, dodge ładnie. Stank. Ooo, mama! Właśnie, pozdrów ją, no. Kurwa! Oj, przepraszam. Czemu jest czarny cały? A ciekawe, kiedy my dostaniemy takie. Nigdy. Właśnie, szefie. A tak. Będzie na prostej bez tunu? A jak z rowerem? No z rowerem to będziesz musiał poczekać, to muszę sprowadzić go. O, nie, czekaj, daj mi zagramanicy. Jasne, szef. Muszę go okleić, zrobić napis police. Patrz, pisikala, na prostej. Takie bombki świąteczne dodać. Siodełko, powiedz mi, czy wolisz takie mniejsze siodełko, czy jednak mniejsze siodełko? Chodź, Montana, też będziesz do prostej. Większe. Większe, żeby wygodnie było. Najlepiej taką kanapę. Kanapę, kuźwa, ja nie wiem, czy to jest możliwe. To taki pół kanapy. A w ogóle jak ty się nazywasz? Kadet pierwszego stopnia Rambi Dandestor Vila Diestand i of Soleman Fushira Velopez Andima Deovi Kolejsta Marety Viande. Montana między nas. Dobra, zapamiętałem. Kadet pierwszego stopnia Strusie Rambri Fusher. Jak? Rambri Fusher. Rambriev, okej. I tak zapomnę, więc się przypominaj. Przypominam. A ci co, już pojechali tymi swoimi radiowozami? No, a szefie, a może szef by dał tak dzisiaj, jak szef jest wyjątkowo kadetą Wiktorię? A ja ci mogę dać butelkę wody. Bierzecie lewym? Nie dam się! 61 plus 1, 76 tracker. 62 do 02, przyjmuję Wiktorię. Dzięki. Pewnie przypominam okrót tworzone radio. 61 osoby, które jadą na trackera, zapraszam. Miło było poznać, szef. Ale obowiązki wzywają. Jedź, no. Jakby co, jestem w biurze. Jasne. Jakby ktoś miał skargi. 62 kieruje się. Zadanie East Bornway. 29 jednostki, które udają się na tracker na dwójkę. 62 oczekuje na dolnym parkingu. Hello. Wsiadaj do tyłu. Po prostu o nim a ty, Bongo, wracasz na służbę? Ja do tyłu. Tak, za 5 minut myślę. No to cię weźmiemy jak chcesz. To dla mnie? Dobra. Jak wrócisz, to call mi na radio. Dobra. Co tam, Rambry?
To widzisz tam konia? Podziąć ten głoski komunikat, jedziemy na trak, na transport. 0176 transport. Jak myślisz? Rabujemy może ten... może taki skuter policyjny załatwimy? On by się nadawał na skuter. Oznacz transport Rambry. Jasne. Boże, tam człowiek leżał na ulicy. A jak będziesz tak jeździł, to będzie więcej tych ludzi na ulicach leżało. Nie wiem, muszę wyczuć auto. Niech się uważa. A, jest totalnie inaczej niż w Kramwiku. Ale spokojnie, dzień, dwa i będzie gitas. O, się czuję teraz jak szef faktyczny. Ty powinieneś być szefem bez radiowozu. A nie się czuć, bo masz Mustanga. A to nie, to już tak patrolowo, nie? To jest tak... 5 plus 2, status 6. No za moich czasów to ludzie chodzili po chodnikach, a nie leżeli na środku ulicy, kapela. Ale czy on tam leży, że kurde wczoraj chyba. I szef nie pomaga? No właśnie, nie zwracasz na to uwagi? Jakiś transport jest dla ciebie ważniejszy niż ludzkie życie? Szefie, tam strzelają do naszych. Życie funkcjonariusza. Transport jest... A, to rzeczywiście. Transport jest miejscem, gdzie przecież służby jeżdżą, nie? A my teraz do Tracker lecimy? Czy na co? No nie, tu jest transport. A Tracker jest na północy. Daleko jest ten Tracker, Rabry? Ale tam już jest 5 radiowozów. Czy tam już jest... Nie, 7-1. Na Trackerze? Mamy 4 radiowozy. Jak jest na Trackerze sam, no to... nasz tu radiowóz drobi? Ktoś tu leży. Eksplozja była jakaś. Będzie kiedy zablokować ruch. Wiem, idź. 37, ponowny status pierwszy i status czwarty na komendzie Mission Row. Dobrze, jest pan dziś oparzenia największe, noga, ręka, lata. O kurwa. Ty mogę wyłączać silnik, 7-0-1. Interwencję mamy, zaraz. Tym też. Dobra, zaczekam. Ta. Ten też wyłączę i temu też. O. Plus 2, 7, 6 na 3, 6. A! Wodzień pierwszy po drugim. Jakiś odłamek pomiędzy zbroje, cokolwiek? Musicie chyba sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie, tylko mnie piecze strasznie. Czerni jest kozacki. Jezu, chodzę w tym nogi to raz na dwa. No dobrze, a jest pan przywiązany do swojej nogi? Też jestem. No to chyba Elvis, śpiewaj! Elvis, nie wiem jak wy panowie, ale na moje oko raczej nic nie weszło do środka. Śpiew tym razem nie pomoże. Ale cały czas pana piecze, pan mówisz, tak? Piecze, piecze. Zależy mi ciągło, może być to po prostu oparzenie. Uważnie, no może się być tak, to lekkie oparzenie. Za chwilę IMS dojedzie i się zajmowa mi. Opatrunek hydrożelowy nie zaszkodzi.
na tą nogę. Coś się, że to wszystko wina pastora, no ostatnio nam się mówił, że będzie... Co są się kadet? Dzień dobry, dzień dobry. Mamy panów z oparzeniami po wybuchu. Jasne. Opatrunki hydrożelowe zostały już nałożone. Odpowiadać czasami na pytanie od czatu, spierdalaj, a ty to wypierdalaj, kurwo. Widzimy się za dzień. Albo nie, sprawdzę, jak je zadałeś, kurwa, pytanie, to ci perma wypierdolę jeszcze, jak jest głupie. A, to jest twoja pierwsza wiadomość na czacie, żebym odpowiadał, to czego ty, kurwa, oczekujesz? Ile? 12 w jednym miejscu. Powaliło ich. No czasami system się pierdzieli, no to może wyskoczyć, no. Nie widzieliście nigdy na Windowsie tak, że kurczę bierzesz dobra, jedno okienko i zrobić ruch. 1000 takich okienek? Ostatniego to, mamy. Zawsze jeździsz w tym dookoła? Tu czysty. Ten radiowóz. Przyzwyczajenie. No masz rację, że Crown Victoria to klasa. Gdzie mi się do... Do tyłu zapraszam, Rembry. Do tyłu, bo z nim to nie ma zarobku. Dziękuję. Potem coś robimy. Gdzie jedziemy? Choose your travel destination. No, na jakieś wyzwanie albo sprawdź, co inne jednostki robią. Chwila. Panie szefie! Ty powiedz mi! No. Bijesz tego biednego Rembry'ego? Taki w porządku dzieciak się wydaje. Ja się biję z nim. Szefie, tyle razy. Szefie, no ale to on robi rzeczy, których nie przystoi robić funkcjonariuszowi. Ty też. A jedziemy na komendę, musimy przepytać jedną osobę na rekrutację. 01 plus 2, 73 dzisiaj 70 osób było na rekrutacji prawie, ale kurwa, większość to takie flaki, że... Czy w ogóle szef, że jeden chłop... Ja podszedłem do tego tak... Na zasadzie, że w sumie nie obchodzi mnie przeszłość policyjna, bardziej chcę wiedzieć, jakimi ludźmi są, jak się gadają, jak będą działać i tak dalej, nie? Bo w sumie procedur to każdego idzie nauczyć, ale zachowania no nie zawsze. No ciebie przez 3 lata nic nie nauczyliśmy. No właśnie, no właśnie. A po co więcej problematycznych osób jak ja czy Rambi? No i część naprawdę była taka, że gadali zajebiście i w ogóle, a jeden chłop... To chłop poszedł się spłakać do pisikeli, że ja zignorowałem to, że on w ogóle gdzieś tam ma wszystkie szkolenia, dobra, specjalizacje. Dobra, w momencie, w którym on pierdoli głupoty, zapraszam was na Twittera. Dzisiejszy cel na Instagramie to tylko i nie pytałem go w ogóle o to, tylko pytałem właśnie o bardziej taką jego, jak on jest człowiekiem i tak dalej, nie? No i jeszcze jedna z aspektów, która pole. Może być w porządku, to Discord. Zapraszam, klikacie plusik, wpisujecie mu nigrem Suła i dołączacie od razu. Ja bardzo mili ludzie, bardzo fajnie się dyskutuje. No nie. Razem nawet podobny dyskutujemy. Podobny do ciebie, może dlatego go odrzuciłeś, bo w nim podobieństwo. Nie, no nie potrzebuję takiego. Ale widziałeś w nim podobieństwo? Oh yeah. Trochę. Gimulek, witam cię w gronie subskrybentów. Czyli na poziomie drugim, personalnym w drugim miesiącu. Worek, który to dla ciebie dalszy. Na poziomie takim, że... Znasz jakąś stronkę, gdzie możesz dropnąć skiny w CSGO? Jasne. K-drop z kodem Remsyła. 5% przyładowany. Wiem, że jakbym był na aresztowanym, to bym się wolał pójnąć. A ty w jaki sposób odpowiedziałbyś na pytanie? Opowiedz troszkę o sobie, kapela. Znaczy, to nie było opowiedz trochę o sobie, to było na zasadzie, dlaczego miałbym zostać przyjęty. Teraz tak z dupy... Nie, z dupy serio? Nie wiem. Ciężko by było mi powiedzieć rzeczy istotne, ale w momencie, gdy oni idą na rekrutację, to jest logiczne, że muszą powiedzieć o sobie. On za bardzo chciał... On nie chciał jakby gadać, bardziej chciał się zasłaniać tym, że ma napisane na papierze rzeczy. A ja chciałem po prostu porozmawiać jak z każdym. Czyli po prostu nie był wygadany. Totalnie. A jak krytyka, jak coś powiem? Nie, bo ty jak gadasz... Słuchaj, powiedz mi, gdzie jest krytyka, gdy powiedziałeś na przykład do kadetki, żeby zamknęła mordę przy wszystkich ludziach bez... No? Konfabulacja. Sranie, nie konfabulacja. Chyba tak jest właśnie. Tak powiedziałeś? Nie, my musimy w ogóle jeszcze jedną rozmowę przeprowadzić. Nie, ja to wytłumaczę. To działałem w ramach poprawy śledztwa, aby...
persona, która została w momencie aresztowania przymknięta w celi przez kadetkę, widziała we mnie przyjaciela, nie wroga, aby więcej od niej wyciągnąć. Dlatego ją wyzywałeś i ją cały czas. To była kwestia typowo tego projektu. Ale całość prosperowała głos, bardzo dobrze. Jaki w pewnym momencie już miała dosyć po prostu bycia wyzywaną ciągle. Ale to nie można być. Nie można być miękkim, trzeba być twardym. Czekaj, Rift, chodź, Rift! Oczywiście, że trzeba być twardym, ale nie sądzisz, że można byłoby na przykład użyć innych słów, żeby przekazać swoje uczucia, typu, czy mogłabyś już nie mówić? Jasne, użyłem takich słów. No, tylko to troszeczkę brzmiało. Tak, no, dlatego mówię troszeczkę. Był inny słów. Fundament, aczkolwiek całość, no, sukcesywnie sprowadziliśmy więzienia do spodu tak naprawdę i przyznał się do zarzuconych mu czynów. W przeciwnym wypadku ale ty byśmy to czekali. Powiedziałeś funkcjonariuszce, z tego co rozumiem. To była kadetka, aczkolwiek bazowałem tylko dla dobra sprawy. Nic personalnego. Czyli sądzisz, że to kadetka nie robiła odpowiednich... Tak, tak, dokładnie. Nie prowadziła odpowiednio sprawy. Ona zachowywała się poprawnie. 55 do 01? Przepraszam. No, tylko że można na chwilę odprawnie? Nie dojdziesz do celu. Ja? Dokładnie. Dobra, dlatego cię lubię, neguję 01. Halo? Pamiętaj. Chcesz być... Widzę, że możesz być dobrym psem. Dobrym policjantem. Co? Mam skargę na tego tutaj. Na Rambrego? No. Po kolei, najpierw... Dobra, ja go właśnie chwaliłem. Dobra, inaczej. Jaką skargę? Harris przyszedł na rozmowę rekrutacyjną. Okej, to mogę go przepytać. Dobry, weź go, przepytaj. To ty, Harris, cześć. Słuchaj, dobry. Robimy tak, Riff, ty go przepytaj, ja ogarnę temat zbrojowni. Ufo, dzięki za suba, bo rekuli to dla ciebie. Dobra. Patrz, ale Harris. Wiesz, w jaki sposób, tą pięciominutówkę mu zrób. No co, no ręce opadają, oni wszyscy chcą się wyzbyć mi. A ja nic... No ale jak jest skarga na ciebie, słuchaj. Musisz działać w ten sposób, bo takie osoby jak ty zostają fantastycznymi funkcjonariuszami. Tylko czasami najlepsi funkcjonariusze odpadają, ponieważ w pewnym momencie nie potrafią się w jednej rzeczy zahamować. Dlatego wymieniłem klocki. Jak teraz się hamujesz? Tak. To zobaczymy. Dobra, chodź tam do nich. Kapela! Idę. 55, status 6. Co? Jaka tam skarga przyszła na Rambriega? Na razie Rift będzie prowadzi rozmowę, zaraz przyjdzie zgłosić ją. A, czyli ty jeszcze nie wiesz. Znaczy ja domyślam się, o co chodzi, ale to niech powie Rift całość, bo chyba, że coś nowego. No Rambri, no słucham. No to mniej więcej powiedz. Co? To nie jest to, za co ci wczoraj strzała w czoło dałem? Za ja nie... ten? Co? Ja... Ale strzelanie? Ja nic nie zrobiłem. Do funkcjonariuszy i uciekanie z komendy? W żadnym wypadku tak nie było. No i tak jest przy każdej skardze. Nie, w tym przypadku do tak nie było. Do policjantów strzelałeś? Tej zera, spokojnie. Nie ma opcji, nie. Totalnie neguję to konfabulację. Konfabulację masz przy każdym, za każdym razem, jak jest nie, po prostu ciebie, za dużo wyczuwam mitomanizm cały czas na tej komendzie, cały czas wszyscy na mnie się upierają. Jestem niczym ta najwyższa góra, jestem niczym Mont Everest, który zawsze każdy chce skrócić albo zdobyć. Znaczy nie, no masz taką fryzurę przypominającą Mount Everest, ale to chyba nie o to chodzi. Nie, dobry nie, zaczes no, po prostu. Jakbyś się ubrał na różowo, mógłbyś służyć za Rainbow Dasha. Iż on tu jest biedny, opowiada, że jest wytykany palcem, a ty go jeszcze ciśniesz. Bo wiem, że wszystkie rzeczy, o które był oskarżany, może, robił i zawsze się do tego przyznaje po czasie. A szef widział jakąkolwiek z tych sytuacji? Jest jakieś potwierdzenie? No, jeżeli osoby zgłaszają, no to jest dziwne, nie, że nagle... Żadne, to jest jakaś spisana petycja na to, żeby mnie stąd wyeksmitować. Umówmy się, gdybym chciał cię wywalić... Ja już mam walizkę. Psychicznie nie wytrzymuję wywalić, tego. To ja psychicznie zrobił. Tego szef nie wytrzymuję. No to słuchaj, a gdzie twoje gadanie o tym, że trzeba mieć mocną psychę, a nie być pizdą, jak cisnąłeś ja inną kadetkę? Ale ja jestem al dente. Ja nie jestem ani twardy, ani miękki. Każdy powinien mieć serce. Każdy jest z nas ludźmi. Wyzywałeś kadetkę, że ma krzywe suty. Przepraszam. Chodźcie za mną, bo to źle do tego podchodzicie. Ty, kapela, jesteś szefem. Ty powinieneś do tego podejść inaczej. Bo znowu ja dostaję lekcjer zamiast niego.
No tak, on jeszcze lekcjer dostanie za swoje. Czekaj, bo tu jest moje biuro. Nie, moje! Mhm. I już niedługo. Kadet, czyje to jest biuro, wiesz? Zaraz moje. Ja pierdolę. Coś niereformowalny, Ramy. Szef za to przystojny, wspaniały, elokwentny, wiem, aksamitny, przezwyciężony. Wiem. Dobra, usiądźcie sobie we dwójkę tutaj na sofie i patrzcie się na siebie. Tak w swoją stronę się lekko skierujcie, żebyście mogli rozmawiać. Co tam? W porządku. A czekaj, to nie ten odcinek, przepraszam, bo mi się ta sofa skończyła. Bo ta nie jest czarna, szefie. To tam. A, jeszcze rasista. Dobra. Słuchaj, kurwa, to nie jest rasizm. Uspokójcie się, dzieci! Dzieci! Teraz ty jako szef, grzecznie szefie, do Rambiego zapytaj na poziomie personalnym. Powiedz mu, dlaczego w ten sposób postępuje, dlaczego w ten sposób się czuje, że jest wytykany w pracy. Rambry, dlaczego postępujesz tak? Ja. Dlaczego czujesz się wytykany w robocie? Wytykany w robocie, bo wszyscy krytyka. Ja cokolwiek nie zrobię, godny pościg, krytyka. Zrobię coś jak źle. Jak zrobiłeś godny kościg, to cię pochwaliłem, nawet ci plusa wpisałem. Kościgów nie robię, pościgi tylko zwyciężę. Robiłeś, no tak, ty mi mówisz całą drogę, trzeba zwyciężać, szef. Ale zawsze sukcesywnie, do celu, powoli, nie gwałtownie. Oh yeah. Nie, kurwa. Jak wcześniej zacząłeś latać i robić problemy, ogarnąłeś się i znowu odpierdalasz. Szefie, neguję. Jak negujesz? Ani razu taka sytuacja nie ma miejsca. Pierwsze 3 dni dostałeś 3 zawieszenia. Kurwa mać. Rozumiem. Potem miałeś dzień spokoju. Dostałeś pochwałę. Tak. I znowu kurwa skargę odrywałeś. Ale ile tych pochwał? Ja dostałem nawet pochwałę od osoby, którą zatrzymałem, że zajebiście ją zatrzymałem. Słuchaj, ale to jest dziwne, że ja siedzę w biurze i nagle, szef podejdzie. Przychodzi jakiś chłop losowy i podchodzi do mnie. Ja tu chcę pochwałę na kadeta złożyć. Super jest. No właśnie. No bo jestem dobry. No ale dobry. Po co? No po to, że jestem wspaniały. A jedyne od kogo cały czas minus to szef, albo drugi jakiś szef. Słuchaj, bo my chcemy z ciebie wycisnąć jak najwięcej. Dobrze, chcę, teraz żebyś był najlepszy. Kapela. A nie przeciętny. Powiedz mu, co czujesz wobec niego? Kupi jest. Ale się stara. Dobrze, Rambri, a ty co czujesz wobec tutaj szefa twojego? To jest coś więcej niż więź praca, dom, praca, dom. Jakie my partnerzy prawie jesteśmy, nie? Ja tutaj wyczuwam, że jest dobry pierwiastek chemiczny, ale coś nie gra niestety, za dużo fosforu. O kurwa, dobra, za dużo rozumiem. Syfu robisz! Dobra. Wyjdź mi z kadru! Tam z tyłu, no. Dobra, to myślę że jednak, że ten odcinek możemy power tutaj puka nakręcić. Się, power puka się jak się wchodzi do biura. Ale ładniejszy. Nie było słychać? Co się dzieje? Coś na terapii poważnego? Jesteśmy. Tak, jest terapia, czy mógłbyś nam nie przeszkadzać? Dokładnie. Okej. Dobrze. I teraz jestem waszą na terapii. Relację. Waszą relację musimy troszeczkę poprawić. Musimy poprawić waszą relację, ponieważ Rambri, ty musisz tutaj musisz zapamiętać to. Widzę, że tutaj pomiędzy wami jest lekka nutka chemii, tak? Wszystkiego dobrze współpracujecie, ale to jest jednak twój szef. Tak, i dlatego ja nawet mam specjalnie, wziąłem do niego instrukcję obsługi, ale no nie da się. Słuchaj, kurwa nawet z tym. Ja chciałem manuala do ciebie, to się kurwa nie da, puste jest, puste! Ale jak ja jestem na stronie... Emocje... No to szefie, białe kartki same. Ten człowiek jest niereformowany. Wchodzę czyli ty strony... tutaj masz zastrzeżenia wobec kapeli. Czekaj. Najpierw strona 73. Opanowanie. Pusto. Zero samokontroli. Dobrze. Dziwna więc książka. Tak. Super, świetnie. Cisza gołąbeczki, tak? Cisza, spokojnie. Później będzie tak. Więc tak. Rambri. Ty czujesz, że po prostu kapela w żaden sposób nie okazuje ci takich emocji. Zero takiego poczucia, że nie wiem, nawet jak coś źle zrobiłeś, to żeby podejść do ciebie jak do człowieka. To o to ci chodzi. Nie, ja odczuwam, że po prostu szef już wie, że ja go zaraz wygryzę z pozycji i on jeszcze chce mnie troszeczkę przypiłować, żeby... Słuchaj, musiałbym zdechnąć i cała komenda, żebyś ty jako ostatni funkcjonariusz mógł mieć 0-1. Okej. Okay. To dobry plan nawet. Ej. Szczerze?
Ej, Rambi, po czyjej ty jesteś stronie? Po tej lepszej, nie? Ej. Ej. No, Rambi, wiesz... Zawsze pozycja może się znaleźć, nie? Ej, no właśnie. Wait, coś jest nie tak. Dobrze, kontynuuj. Ja jestem najlepszy, nie możesz zająć mojego miejsca. Brak samokontroli, a ty dlaczego, kurczę, zachowujesz się jak on? Co, już nie masz kogo... Staram się zrozumieć. Nie, no to jestem wzorem do naśladowania na komendzie, to nic dziwnego, że nawet trzeba... Staram się po prostu go zrozumieć. Gestykuluję go, żeby go zrozumieć. Ale ty jesteś szefem, ty nie krzycz, ty powiedz mu, co dokładnie robi źle i jaki to ma zły wpływ. Ja mu mówię, to on mi mówi, że to pomówienia, konsternacje i inne gloryfikacje, no... Co mam powiedzieć? Konsternację to odczuwam, jak szef na mnie krzyczy cały czas. Ja na ciebie nie krzyczę. Dobrze, to teraz przejdźmy do logicznej części tej rozmowy. Na logikę. Ja po nim nie krzyczę, bardziej merytorycznie opierdalam. Cicho, cicho. Dobrze, Kapela, na logikę. Powiedz mi, w ilu sytuacjach tak niekonwencjonalny funkcjonariusz jak Rembri mógłby ci pomóc w... Nie, no nie przesadzaj, nie przesadzaj, nie przesadzaj z tym paleniem. To nie fajny, sorry. No nie pal tutaj. Powiedz mi, w ilu sytuacjach mógłby rzeczywiście tak niekonwencjonalny funkcjonariusz ci pomóc? Znalazłby tak na logikę. Się jakieś. No znalazłoby się jakieś. Znalazłoby się pełno sytuacji, w których normalnie... Zostaw mój alkohol. Nalej sobie mojego alkoholu, bo i tak nie piję. To jest mój alkohol. To jest moje biuro. Chyba cię pojebało. Testuję, czy nie zatrute. Bo zaraz będziemy my na terapii. Odkładam. No zaraz ty to będziesz kurwa bezrobotny. Ej, tak się nie robi. Ale Mustanga mogę zachować? Nie. Fuck. Nie, teraz usiądź. Rębie go pójdzie. Nie, no bez przesady. No. I o czym ja to mówiłem? No, coś o... Nie wiem, we dwójkę jesteście kurwa niereformowalni, idę zjeść obiad. I co? Możecie się ruchać. Co żeś kurwa zrobił? Ja co zrobiłem? Tak, co zrobiłeś? Chłopowi psycha siadła. A to nie, że psycha siadła, ty miałeś siedzieć, ja miałem siedzieć, ja wstaję. Ty miałeś siedzieć i wstajesz, kurwa, hurdur, gada z... klasycznie no, źle, no, wszystko no, na nie. Oczywiście, twoja wina, ty robisz problem. Ja? I teraz co? Ja robię problem. Będzie znowu. Ja nic nie robiłem, szefie. Ale w którym momencie ja zrobiłem problem, jak ja cały czas tylko podchodzę spokojnie no, do wszystkiego? Sześć, a tu kurwa cały czas zero optymizmu, kurwa! Pesymistyczne podejście! Nie, kurwa, no! Nie złożyłem. Złożyłeś, podszedłeś do niego, że chciałbyś złożyć skargę. No bo to cały... A co ja mam robić innego, jak szef krzyczy cały czas, ja kurwa, unosi się? No bo ja w taki... Ja jakoś muszę wywierać na was presję. Jedni się boją... Ale to ja mam presję cały czas, na mnie tylko kurwa krzyki! No bo jesteś kadetem! Przester, nie krzycz tak. Ja nie krzyczę. Ja to po prostu werbalnie no dobrze, komunikuję sytuację. Nie? Wydaje mi się, szefie, że to jest dobry moment na to, żeby o awans zapytać. A ty przypadkiem nie podsumujesz. Nie, no ja ci... Dałby radę, jakby się tak dobrze dogadujemy. Coś minimalistycznego... Nie ma kurwa! Oj, nie tędy drogę. Tędy kurwa! Nie ma opcji. Nie. To teraz patrzę, kto robi mistrz. Oła! Co myślisz, że uciekniesz? Ej, skąd ty masz takie przyjechała? Uważaj. Ta? Kiedy... Czuto kurwa. No! Mają tylko lokalizację mieszkania, pod którą stoi dana fura. Co? Zablokować coś? I tą furę muszą zajebać. Ja dobrze słyszałem, Sonego? Idę się przywitać. Czemu? Szef widzi, co z szefem się dzieje? Ja bym go na jakieś... Na jakieś L4 bym go rzucił. No tak, kurwa. Wysiadłem. Uszanowanie, Sony. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywitać. Dzień dobry, dzień dobry. Miło was okay. Widzieć, jak się miewacie. Dobrze, od patrolu do patrolu, rangi co miesiąc w górę idą, czyli po staremu. Niech idą jak najwyżej, a u ciebie? Jem obiad. Smacznego. Dziękuję. Co to za zbiorowisko? Widziałem Seu na mieście.
No, fajne. Trzy osoby fajne. Mają. Fajne, fajne. A miałem pytać, kiedy czasówki? Soon. Na dnia. Dobra. Trzy najlepsze osoby dostaną po autku. O, dobrze. Mhm. Trzy? Mhm. Dobrze, nie może być tak, wiesz, nie może być tego dużo, nie? Ale trzy z wami, czy trzy jeszcze? Trzy my i jeszcze trzy. A. Czyli teoretycznie dwie jeszcze, bo jedno ja. Ty, słuchaj, dobra, jak zaczniesz, nawet jak przegrasz i odpadniesz, nawet nie wasz się, ojcze, że trasa była chujowa, pogoda i warunki. Nie, ale ja tak nie jestem. Ja byłem tutaj ostatnio ten wyścig, na ostatnim miejscu startowałem, pierwsze dachowanie miałem, bo się we mnie wpierdolili, dogadali się, a jeszcze... Mamy to znowu! Kosa wygrałeś? Dragon Lord tym Dragon razem. Dragon Lord? Tak. Factory New, ja pierdolę. A bez statraka. Ile? O czym 2000. Się odkleiliście, 2000 dolarów. Wiedziałem, że ten kod oddaje. Dobra, my jedziemy. Szybko wyloguj. Miłego, panowie. Cześć, cześć. Wyloguj się. Ja chcę zostać ci chodzę. Ja będę później jak coś. Dobra. To do zobaczenia. Rift, jak z nim idzie? Na ile kończysz? Dobranoc. Okej. Chcesz zobaczyć konika? Słucham? Chcesz zobaczyć Mustanga? Yeah. Mato, witam cię, grony subskrybentów. Szefie, ja widziałem konika, jeździłem konikiem, wiem jak to chodzi. To nie to jest brzmiało kapela jest. Troszkę jak, ej, cześć, chcesz zobaczyć mojego chuja? Wiesz o co chodzi, no, dla mnie to nie jest jakieś wow, tylko wiesz, no... Sam auto jak auto, Hellfire fajny. Ważni są ludzie, a nie pojazdy. To nie Transformers. To my ja tworzymy tą przyjemność drużynę. Przyjemność tym jeździć, więc dobra, wiem jak to jeździ. Umówmy się, nie szanujesz nie, nikogo. Nie, ja się z szefem nie umawiam. Przepraszam bardzo, pracujemy tylko. Słuchaj, nie jestem tu służbowo. Typie. Nie jesteś w moim typie. Bo co, bo mam dystans? Nie, bo co, się nie obrażam? Wyglądasz jak bakłażę. Bo co, czasami przymrużę oko na niektóre wykroczenia? Przymrużam oko na niektóre wykroczenia. Przeciwieństwa się przyciągają, szef. No. Nie ma opcji. Zobacz, że za każdym razem jak rozmawiacie, co tak milimetr bliżej jesteście siebie. O. Szefie, może jakaś kawa? Nie ma opcji. Daj mu buzię, daj mu mordę, no. Nie. Kapela. Nie wzdy się. Rektor, dzięki za suba. Borek Uri to dla ciebie. To teraz terapia... Terapia niemowy. Unik. Nie. No bez takiej chemii. Nie wstydź się, no co ty jesteś. Nie będę się z nim lizał, bez przesady. Ale to nie chodzi o lizanie, tylko buziaczka sobie dajcie. Nie, szefie. Na pogodę ducha. Szefie, my się idziemy, my faceci. Oh yeah. Dzięki Resk za suba, Borek Uri to dla ciebie. No nigdy. Ja ci jedynie robię ten, takie ojcowskie czochru. A ci popuka. No kurwa, potem gadają, że mam... Potem gadają, że mam rozwaloną fryzurę na wszystkie strony. Najlepiej jakbyś ściął te włosy. Nie, piękne są. Na przykład na orzecha. Nie, no kurwa, nie będę jak zapałka wyglądał. Albo na chemikę. Wyglądam jak funkcjonariusz. Dobra, kurwa, tak umiem. On wyglądałbyś jak człowiek w końcu. I co, na rekrutacji były jakieś klauny, czy nie? O Boże! Powiem ci, było trzy osoby, ale wyprosiliśmy, tak jak mówiłeś. Większość osób była tragiczna. Taka, znaczy, co się taka, wiesz, no... No, lubię... moją wadą to pracoholizm, punktualność, lubię... pracować, chcę mandaty, wiesz, no takie... Mnie się morda ucieszyła, jak zobaczyłem Jacka. A, to Rift go miał chyba. Tak, dobra. Greena. Dobra, właśnie Rift zaraz przyjdzie i będziemy gadać. Ale wy przecież na początku, jak was przyjmowałem pierwszy raz, to ty sami byliście. Właśnie. Nieprawda, szefie, ja całe życie byłem bezbekiem. To też prawda. Nie no, byliśmy tacy sami. Nudny. Byłem nudny, ej! Jestem nudny. No teraz jesteś troszkę mniej nudny, masz rację. Bo jeździ ze mną. Nie no, kurna, z tobą jeżdżę, bo nikt z tobą nie chce jechać i się ciebie boją. Kto się go boi? Szef, to dobra. Jest na jedynce, czy nie? To, ja? No. Jestem na jedynce, no? Wołałem cię 5 razy. No co ty, nie słyszałem w ogóle, żebyś mi wołał. Co to jest na jedynce? Tak się właśnie policją interesujesz. A. Przyszła jedna osoba jeszcze, zależy mu strasznie, to mamy go jeszcze brać, czy nie? Nie, najpierw skarga, a potem go weź. Najpierw, bo, nie, bo też wiesz, my stoimy zamiast... Tak. Powiedz mu, że za 5 minut.
O, weźmiemy go i wszyscy go przepytamy. O kurwa. Nie no. Ja mogę, nie, ja mogę, ja nie, mogę nie, szef, ja mogę szef. Po jednym nie, pytaniu. Nie, nie, ja szef nie, mogę, ja nie, szef. Nie, ty się uspokój. Ja mogę szef, ja umiem. Ty szef. Się uspokój. Umiem szef. Wtedy sprawdzisz, czy będzie pasował tutaj do wszystkich. Dobra, tak, chodźmy, Ambry, szefu i Rift, chodźcie na tą skargę. Bongo, pilnuj oczywiście, żeby... Nie, nie no! I... Słuchamy, co się dzieje. Sprawa wyglądała tak wczoraj... Kapela, tego... zejdź z mojego krzesła, dziękuję. Zaraz, 8, schodzę z radia. Jezus, za... Sprawa wyglądała tak, że wczoraj sobie... stałem, szykowałem się do służby. Kadet do mnie podbiegł, strzelił mnie z tasera bez żadnego słowa i sobie odbiegł. Chciałbym się wybronić. Nie masz się z czego wybronić. Chciałbym się wybronić. To jest drugi raz, gdzie strzelasz w kapitana, nieważne czy to we mnie, czy... Jakie kurwa, słuchaj? Kapitan słucha, jak już coś. Kapitanie... A ty się przypadkiem, Riff, troszeczkę nie poczuwasz? Kapitan procouchy to jest, kurwa. Znaczy, szefie, nie jesteś wielkim kapitanem? Boże święty. Nie. Nie no... jestem, tylko nie jesteśmy z kadetem na ty. Dobra, nie jesteście z kadetem na ty i ty kadet masz to szanować. Czemu tak zrobiłeś? Kadet? Ja? Jakby wyprostować sytuację. Godzina czwarta, około, strzelam, że jakoś czwarta rano. Operowałem sobie w biurze, siedziałem tutaj jako sekretarz. Kontrolnie widziałem tylko i wyłącznie jednego z funkcjonariuszy. Podchodząc do niego, zadając mu pytanie, witam, nie dostałem odpowiedzi. Kontrolne drugie witam nie przynosiło żadnych skutków. Dlatego zareagowałem energią, ponieważ widziałem, że funkcjonariuszowi jej brakuje. Było to przed północą, nie odezwałeś się ani słowem. Po nic prostu taki... przeszedłeś, strzeliłeś z tasera, zrobiłeś tak zwanego rola i uciekłeś. Ja bym poprosił nagranie bodycam. Sam doskonale powinieneś wiedzieć, że tego nie mamy. Nic, no to ja nic nie zrobiłem. Mi się wydaje, że to jest kolejna zmowa od szefa, żeby mniej miał więcej minusów i żeby zwolnić. Ja tutaj swoją stronę przedstawiłem tak, jak było od początku do końca. Ale to brzmi, jakby naprawdę ciebie zabił, no, albo coś ci zrobił. Znaczy nie, no ale... Nie powinien tak zrobić, szefie, oczywiście. To nie jest pierwszy raz, ostatnio strzelił też bez słowa w kapitana Powera, też sobie uciekł, to jest drugi raz, wiele razy też strzelał do taserów kadetów. Nie, także nie mogli wstać. Nie, ja bym prosił nagrania jakiejkolwiek sytuacji, bo to wszystko to jest jakaś konfabulacja tutaj wobec wszystkich person, które znajdują się na tej komendzie. Dobra, Rebri, powiedz mi, dlaczego chodzisz i strzelasz, bo to już chyba nie pierwsza sytuacja, w której tak nie. No, powiedz nie mi, wiesz. Ale nie. Spokojnie, ja nie jestem od oceniania, od jebania wszystkich. Powiedz mi na takim poziomie, dlaczego akurat poczułeś, że musisz to zrobić? Bo ta historia z energią, no, w sumie troszeczkę mnie przekonała, tak? Tak. I co, sądzisz, że wszystkim brakuje energii, dlatego do nich strzela z tasera? Jakby to ująć, powiem tak. Większość funkcjonariuszy tutaj bazuje na stawkach godzinowych, na tym, żeby dostać jak największe premie i na tym, żeby jak najwięcej minusów dla mnie było. Taka jest prawda. Wszystko na nie, każdy, wszystko, ja zawsze źle robię, nawet jak dobrze zrobię, to ja źle. Taka sytuacja miała miejsce, dla przykładu, w trakcie zatrzymania obywateli, w których sam powstrzymałem, sam zaboksowałem, a koniec końców wszystko źle, bo się okazało, że zły kod na radio użyłem i hurdur, najgorszy ja byłem, bo pomyliłem cyferkę. Tak naprawdę u mnie nie widać żadnych pozytywów, u mnie tylko ludzie dostrzegają te minusy, nie dostrzegają tych właśnie pozytywów, same wady tak naprawdę. Ludzie są bardzo do mnie, podchodzą... Nie... Ale musisz pamiętać, że ludzie, nieważne co dobrego zrobisz, i tak się przyczepią do tej rzeczy, którą źle zrobiłeś. Jasne. Czy nie sądzimy, że to jest lekkie uprzedzenie, to jeśli rzeczywiście się tak wydarzyło, że postrzeliłeś swojego kapitana z tasera,
bez jakiegokolwiek wytłumaczenia, no to jest sytuacja, no, karygodna i nie powinna się ponownie pojawić. Ja tak? Rozumiem. Ja mam pytanie w takim razie, czy niekarygodnym jest to, że szef do mnie cały czas z tej zera strzela, spałem, nie mogę wiedzieć, kurwa, co to mam do rzeczy? I cały czas takie ale sytuacje chwila, mają właśnie, miejsce. Właśnie. Co to ma do rzeczy? Właśnie, ale to też jest bardzo ważne. Szef szefem, musisz pamiętać. Szef jest wyżej, szef może więcej. Szef może się poczuwać, ale daj mi dokończyć. Ale w momencie, gdy chcesz kogoś karać za użycie tej zera na innej osobie, nawet jeśli to było, żeby dać mu kopa energii, bo Rift, nie oszukujmy się, czasami jesteś lekko senny, z tego co się znam, to jednakże, jeśli chcesz utrzymać sprawiedliwość i utrzymać ten autorytet, ty sam tego nie powinieneś też robić później. Bo w tym momencie, jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, wyjdziesz na hipokrytę. No, zwłaszcza, że dobrze wiesz, że zawsze jak bijecie taserem, to jest w wymianie z tobą. Ty walisz taserem, ja walę taserem. Neguję, ani razu nie uderzyłem szefa taserem. Chyba sobie żartuję. Maksymalnie strzeliłem raz. Super. Więc Kapela, jak się odniesiesz do tego, że ty też tasera używałeś? Możemy teraz, możemy zejść ze mnie na chwilę, to jest akcja między nimi a Rydem, mnie tu nie ma. No właśnie nie, ty jesteś szefem policji, tak? Więc ty powinieneś takie rzeczy rozwiązywać. Znaczy, my tu właśnie w ten sposób kadet, to rozwiązujemy. To jest problem, o którym ci mówię od samego początku, ty masz strasznie duży problem z taką granicą. Jak ktoś chce się bawić, że kurwa tu się poprzepytasz, poskaczesz i tak dalej, to jest proszę jedno. Spojrzeć na niego. No co jest, że ze mnie żartujesz? Co jest nie tak? Tak. Co jest ze mną nie tak? Popraw się. A nie, tak. Że obrażony nagle. Ty sobie żartujesz naprawdę? Wróć na miejsce. Gdzie jest jakikolwiek szacunek do wyższej rangi? No bo u ciebie to jest zerowe. Nie rozumiesz właśnie, że takim zachowaniem sprawia, że coraz mniej osób będzie chciało z tobą w ogóle jeździć. Szefie, ja szefa lubię. Coraz mniej osób będzie chciało z tobą gadać. Szefie, tu nie chodzi jeżeli, o to. Ale no o to chodzi, bo jeżeli ty nie będziesz szanował wyższy rang, dopierdalał się do rang, które są na twoim poziomie i ignorował wyższe rangi, to w pewnym momencie będzie tak, że sorry, no będziesz jak niektórzy funkcjonariusze, którzy proszą 15 razy o patrol, ja rozumiem, i nikt z nimi nie chce jechać. Ja rozumiem, ale szefie, jeżeli chodzi o rangach, proszę, niech sobie szef wyobrazi. Czasami Silver 4 bywa lepszy od Globala. Sam szef rozumie. Jeżeli uważasz, że jesteś lepszy od wyższej rangi, to udowodnij zachowaniem i czynami, żebyś dostał awans szybciej od niego. A kto ma najwięcej... Naganty! A kto ma najwięcej plusów? Nie ja. No właśnie. Bo wszyscy zazdroszczą, dlatego nie dają. Dobrze, inaczej. Najpierw skoncentrujmy się na rzeczach, które na przykład według was są w nim najlepsze, bo ja widzę duże plusów, które można wykorzystywać w policji. I są funkcjonariusze, którzy są w jakiś sposób unikalni i zawsze w policji, przynajmniej która była przeze mnie prowadzona, zawsze takie osoby były. Szacunek do wyższego stopnia zawsze powinien być, ale wyższy stopień powinien zachowywać się i być osobą, którą się automatycznie szanuje. Tak, szef. Więc nie możesz wymagać szacunku tylko dlatego, że masz stopień. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Ale też szef sam wiele razy mówił, że nawet jak kogoś prywatnie nienawidzisz, to szanuj stopień. Nie szanuj, nawet jak jego nie szanujesz, to szanuj stopień, jaki on posiada w policji, bo na niego zapracował. I sam no prowadziliśmy mówił. Tak kiedyś policję i co? Wszyscy tam zdychaliśmy, bo kurwa nie było co robić. No ale to pospinane dupy mieliście, a potem no proszę. No właśnie, wszyscy mieli pospinane weszły dupy. Rządy króla i była najlepsza policja no, w historii. No dokładnie, bo burmistrz rządził no. Miastem. I powiedz mi, dlaczego nie, tam już nie pracujesz? Nie? Bo szef wysiedli całe miasto. No właśnie, bo ja powiedziałem, jak zostaniesz komendantem, to wysiedlę. No ale byliśmy na szczycie, jak schodziliśmy jako królowie. Słuchajcie, takiej sytuacji nie może być. I z dwóch stron. Kadet, musisz pamiętać o jakimkolwiek szacunku do wyższego stopnia. Jasny szef. A kapitan powinien też pamiętać, że musi zbudować sobie autorytet, żeby ten szacunek przyszedł. Ty nie możesz go wymagać, ty musisz go zbudować. Jasne, szacunek że. Nigdy nie przyjdzie na siłę. Wtedy przyjdzie tylko i wyłącznie nienawiść. Ty oczywiście możesz go zmusić do tego, żeby cię szanował, nic ci nie robił, ale po chuj ci taki klapek. Pst.
on nic ci nie wniesie do policji. Będzie siedział cicho, siedział cicho grzecznie, nic nigdy nie zrobi. I co byście powiedzieli na terapię wstrząsową? Cię razem na patrol. Nie. Ja jestem za. Nie ma dla mnie to nie problem. Witam partnera. Witam szef. Super, że szef się zgadza. Ej, przed chwilą dobra, bo... Aha. Musicie się zgadzać w tej policji. Musicie dobrze współpracować. Różne są charaktery w policji. Może ty masz taki, on ma taki. Jasne, nie ma co się obrażać. Ty masz swoje pozytywy, on ma swoje pozytywy. A co, no, żeby się z nim dogadać, musiałem z nim jeździć 3 dni, mimo że pierwszego dnia miałem ochotę się powiesić, a nie wrócić na służbę. Byłem na tych patrolach z tobą. No. Przez 2 dni. Byłeś. Ale co to za oburzenie nagle? Inaczej jest, jak nawet nie zaczęliśmy. Powiedzcie, tak samo jest, to trzeba z niektórymi powiedzieć. No, tak samo z Krakersem były problemy, powiedziałem z nim trochę jest git. Co? Nadszedł najwyższy czas. Wyciągnij tą Rexonę ze swojego paska i przekaż ją Riftowi. Oddaj mu pałeczkę. Nie masz szans! Szef, ja dopiero Mustanga dostałem, ja tam utonę, jak nie będę miał Rexony. Rozkaz? Szefie, to jest moja prywatna rzecz, nie mogę tak rozkazu wykonać. Dobra, kurwa, dawaj to. Nie ma opcji, a mogę mundur luźny? Co, dać mu? Szefie, mogę sobie ubrać ten? Bojóweczki, koszuleczka? Proszę. O, Da się odsunę może? Nie. Ale szefie, szef pomyśli w ten sposób. Szef pomyśli, że o mnie jako o szefie. Bojowych spodni. Szefie, gdzie szef dzwoni? Cześć, Pisikela. Nie. Chcesz być nowym szefem? Ej, nie. Ja mogę. Zresztą on był jednym z tych, co się dziwili, że nie ma tutaj takich stroi, tylko wszyscy mundur. Ja. Dobra, w razie czego pamiętaj, że no, jesteś blisko pozycji 01. Cześć. Ej. Ja mogę. On też lubi takie stroje. Dobra, bo to z was trzeba pogodzić jakoś. Znaczy, ja nic kompletnie do tego kadeta tutaj tylko nie mam, tylko po prostu to zachowanie mnie... Wkurza, irytuje, w nerwie. No ale to widzisz, musi znaleźć inne podejście. To są nowe czasy. Znaczy, szefie, inaczej. Ja kompletnie nic nie mam do niego. Nie ignoruj go, bo to jest smutno, zobacz. Większość kadetów by cię zwyzywała i sobie poszła. A ten ci kwiaty chce dać. Ja jest skąd niby te kwiatki miałem wziąć? Nie, no nie wiem, z tego kwiatków. Drzewka bonsai. Nie, to nie. To ej, nie. Bonsaia to ty szanuj. Znaczy, grunta nadzieja. Ja. Ja nadzieją tej komendy jestem jedyną, więc proszę szacunek. Dobra, już sobie nie dodawaj, to srogo ci się odkleiło. Teraz znowu ci afro spadnie. No. Wziuuu, ego w dół. No, dobrze, że moje topuje jak zawsze. No dlatego już. Dlatego jestem szefem. Już nie powiem klasyku o helikopterze. Trzech zakładników... O jakim helikopterze? No zawsze trzech zakładników wymieniamy na brak helikoptera, to nasz 01 nie może brać udziału w akcji później. Czemu? No to tak ego podbite. To bije cię kiedyś, naprawdę. Jasne, szef. Okej. Okay. Dobra, jedziemy w czwórkę na patrol. Nie, w piątkę bo jeszcze bongo. No to... Nie damy rady pójdzie. W piątkę. Tak, nie? Damy radę. Mogę w bagażniku. No i super. Wiktoria jest pięcioosobowa, przypominam. Da się prowadzić w bagażniku? Jaka Wiktoria? Miałem takiego auto w garażu. Chodź bongo. Czemu? Musieliśmy terapię mieć. Lecimy. A nie, bo ty... tego rekruta... Dobrze poszło? Super, ale idziemy w złą stronę. Nie, bo jeszcze rekruta trzeba przegadać chyba, nie? Czy nie? Czyli się gadać wszyscy z nim. A gdzie ten Rift poszedł? Do niego też. Dzień dobry. To pan? Kto ja? Kto to tak śmierdzi? Dzień dobry, to chyba ten pan był pierwszy. Panie. Wy jesteście wszyscy na rekrutację? Nie, ja
mam jakieś sprawę do to, kto na rekrutację? Co? Ja akurat to byłem. Jakimś podrobionym perfumem. Pan, tak? Ja. Tak. To moglibyśmy gdzieś wejść na chwilkę? To w sumie zapraszam. Dobrze. Czad, mogę zaprosić wszystkie nowe osoby na Discorda. Możemy zaraz 11 tysięcy dobić person. Brakuje tylko 500 osób, więc... Remsuła przy plusiku. Bierzemy go gdzieś do biura, cokolwiek. A, dawaj go do biura. Też? Również, również na Instagram zapraszam do. Na trzy tury? Bierzmy każdego pojedynczo. No tak, tak. Zapraszam. Kapela z drugiej strony jest. Uk. Napisz do niego. No, napisz do niego. Co ja? Jerry go wziął już? Tak, bierzemy wszyscy go. Dobra, chodź, Bongo, ty też się przejdziesz. Tak jest. Trzeba wykorzystywać wszystkie asety policji. Ej, dlaczego to się dzieje? Haku, witam cię w gronie subskrybentów. Borek Kury to dla ciebie. Również Tyskie. Borek Kury to dla ciebie. Witam cię bardzo serdecznie. Zapomniałem cię przywitać poprzednio, dlatego Chester dla ciebie w Getty. Bo się odholuje. Poprosiłbym od pana dowód osobisty. Pościg do jazdówki, zmiana częstotliwości. Proszę bardzo. Martin Fox, tak. Dobrze, dlaczego chciałby się pan zatrudnić w policji? Wie pan co, to ze względu chyba po prostu na to, że mój ojciec był patriotą i ogólnie katolikiem zawziętym, powiedziałbym nawet radykałem. I to on to wszczepił we mnie, te wszystkie wartości. On wierzył po prostu w policję, wierzył w flagę, dlatego. I chciałbym po prostu służyć ludziom, pomagać, bo nie ma nic lepszego, jak się widzi, gdy drugi człowiek, obywatel widzi bezpieczeństwo, jakie uzyskuje od funkcjonariusza, pomoc. Pójdę klasycznie. Powiedz mi, jakie są twoje trzy największe wady? Największe wady to, że jestem leniwy. Myślę też, że największą wadą jest to, że jestem asertywny. Bo czasami powinienem mimo wszystko... To jest wada? Mimo wszystko uważam, że czasami powinienem być łagodniejszy i więcej pozwalać ludziom. Mhm. I trzecia, chociaż nie wiem, czy to wada, nie jestem nieufny. Ciężko umie zbudować zaufanie. Jeżeli już ktoś je zdobędzie, no to skoczy z jakimś fogiem, ale tak to... No mur, nie do przebicia czasami. Jaki jest twój największy sukces w życiu? Największy sukces w życiu to, że jestem uczciwym obywatelem, a przede wszystkim jestem zadowolony z siebie. Służyłem państwu, to też dla mnie bardzo duży sukces. A pan jest patriotą, tak? Dokładnie. To ile gwiazdek ma amerykańska flaga? Oj. 52. A po update'cie? Nie było update'u. Pierwszy minus. 50. Jak można takich rzeczy nie wiedzieć? Obywatelu, patriotą. Patriota jakiś patch note'ów jeszcze. 50 tyle co Stanów. No. Oj. A to moje niedopatrzenie. Ale tak, potrafi się przyznać do błędu. No mówiłem głównie, że to ojciec był patriotą, ale wszczepił we mnie te wartości. Ojciec był patriotą, pan nie jest patriotą? Jestem, tylko właśnie... Co tu wiele mówić? No tego po prostu nie wiedziałem, mój błąd. Czemu pan zgania na ojca? Co on panu zrobił? Nie zganiam na ojca, jestem mu tego wdzięczny. Co panu ojciec zrobił, to moja wina, że się na niego? To moja wina, że się tego po prostu, że tego nie wiedziałem. Za sobą na patrolu, jak pan popełni, on by na pewno wiedział. Wobec innej osoby te zezwolenia wszystkie składane będą? To nie tędy droga. Człowiek uczy się całe życie. Także wie pan, Perfko, witam cię w gronie przyznaj się do błędów i chyba Borek chodzi o to, żeby było nie było, jak najwięcej się uczyć, wyciągać wnioski, iść do przodu. Rozumiem. Dobrze, powie mi pan... Miał pan jeszcze jakiś... przerwę, panowie też by tu nie byli, gdybyście nie wyciągali wniosków. Przecież też się kiedyś uczyliście. Ty się do nas nie rzucaj. No nie, no mówię to z pełnym szacunkiem, no przecież panowie też byli kiedyś na moim miejscu. Nie. Ja też nie. Też nie. Aha.
No to może to się pomyliłem. No. Miał pan styczność ze służbami porządkowymi w Stanach Zjednoczonych? Mam za sobą 8-letnią służbę w CIA. Dobrze, to wymieni mi pan stopień policyjnego, od policyjnego od najniższej do najwyższej. To pierwsze to na pewno kadet. No nie. Na pewno? Powiem szczerze, że nie wiem. A niech pan powie, co pan wie. W sumie wiem tylko tyle, że żeby być szefem policji, trzeba mieć 12-letnie doświadczenie w policji, no i ukończone szkołę prawniczą. Ty, 2 lata temu zacząłem w policji pracować. Czyli nic pan nie wie. Obywatelu. No cóż. Dobrze, możemy iść dalej. Co jest po kadecie? Nie wiem, no nie wiem. No nie znam tych struktur, no po to człowiek przychodzi, żeby się tego dowiedzieć, nauczyć. Miejmy nadzieję, przejdę przez te wszystkie stopnie. No powiedzmy prawie wszystkie. Nie odejmując panu kapeli. Ty, jak ci zaraz idę, ja przeszedłem przez wszystkie, tylko po prostu nie miałem. No dobra, no ale jeżeli bym miał ostatni stopień, no to bym był na pana miejscu, no tego nie chcemy, nie? Wolę do pana mówić szefie. No chyba, że pan na burmistrza będzie startował, no to to jest często. Nie, bo wtedy ubiorę jeszcze jakiś czerwony kapelusz i zacznę odpierdalać za miejsce. A, ty, bo zaraz na służbie pójdziemy. Rzeczywiście. Chcecie jakieś pytanie? Gdzie się widzisz za 5 lat? O. Za 5 lat? Za 10, to bym cię widział na pana miejscu. O, konkurencja. Nie, no bo przecież szef policji pójdzie przy tym? A pewnie o. Byłby lepszym kandydatem niż ty, kapela, no. Nie, no kurwa, bez przesady! No nie oszukuj mi się, potem zareaguje jakiś gubernator, nie wiem. Kongres, te sprawy. Normalna droga kariery, nie? To będziesz siedział w kapturze i krzyczał, jesteś senatem. Gościu. A co jeśli za 10 lat nie będziesz w tym miejscu, w którym byś chciał być? Co zrobisz? Będę szedł dalej. Będę tak wytrwale, aż będę w tym miejscu. O to chodzi, co mam się poddać, gdybym się poddał? No w ogóle by mnie tu nie było w tym momencie, panowie. No gdyby nie to, że spotkałem funkcjonariusza, który powiedział, że nie ma rekrutacji i bym, nie wiem, go nie naciskał, nie mówił, że zależy mi, że po prostu no nie mogę być szybciej, no to bym odpuścił, zawinął się i poszedł stąd, nie? Mówiłem, że może przyszedłbym jutro, a o ile bym dał radę, no bo tak jak powiedziałem funkcjonariuszowi, pracuję na rolniku, no odsypiałem do późna. Jak od rana się wstaję, pracuję, no to kiedyś trzeba to odespać. Dlatego jestem teraz, a nie wcześniej. Ale gdybym nie był wytrwały, no to by mnie tu nie było. No to dlatego myślę, że... Co pan robił wcześniej? Gdzie pan pracował? No teraz akurat to na rolniku, no bo trzeba z czegoś żyć. Jakieś pieniążki zarobiłem, pierwszy samochód tutaj w mieście. I tak się tutaj było. Czym się pan tam zajmował? Głównie no to zbierałem pomidory, sałatę, ziemniaki. Ale też dużo ludzi fajnych poznałem, tego nie mogę powiedzieć. Niektórzy nie byli chętni do rozmowy, ale jakieś pierwsze kontakty w mieście tutaj już dało się złapać. Jakie pan ma te kontakty w mieście? No mam kilku znajomych właśnie z rolnika. Niektórzy poszli dalej, zahaczyli się gdzieś w mechaniku. Niektórzy pojechali, poszli na podsówkę. No nie powiem, że liczyłem, że dostanę się tutaj do PD, dlatego nie przeszkadzał mi ten rolnik. A poza tym... Gino, trochę dzięki spokoju za od giełku, od tego zapędu tutaj. Borek ulicy też się przydał. Sparałek, dzięki za wsparcie, Gino. Rembri, masz jakieś ciekawe pytania? Tak. A się boję. Zrobimy pewną insynuację. Widzi pan kanapę. Obok tej kanapy jest druga kanapa. Co pan zrobi z trzecią kanapą? Podniosę i zmyję podłogę pod nią, bo na pewno nikt tego nie robił. Kanapy były dwie. Oooo!
It's over! Wyjaśnione. It's over. No, to co, widzimy się na następnej rekrutacji, nie? Nie, no mam nadzieję, że nie. Proszę bardzo, walizka dla pana, można się spakować. Nie, no, dobra, nie ma więcej pytań, to sobie zapiszemy pana dane, dalej. Anonimowy przesyła 10 zł. Zapela w 2 lata, bo się spisał pod biurkiem. A kim w dupie, to zostawia tylko na wiadomo. Dobrze, a gdzie szukać wyników? Oglada się na tablicach będą wisieć. Na ko będzie. Piona, dzięki. Wyprowadź go, Romry. Dobrze, to widzimy się szefie w czwartek wtedy. Chyba. Zapraszam. Ciekawe, czy dożyje z Rambrim do drzwi, nie? Zapraszam. Nie dożyje, nie dożyje, nie ma szans. To będzie prawdziwy test. Tyłem pan może wyjść? No obojętne, jak panu wygodnie. Nie ma problemu. Ale kierowniku, tą klamę to byś odłożył, bo się trochę cykam. Klamę? Nie odróżnia pan tasera od broni palnej? Dobra, nie z tyłu widziałem, tylko rękojeść. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia życzę. A dzięki, wzajemnie. Wzajemnie. Stopowski, witam cię w gronie subskrybentów. Bory Kuri, to dla ciebie. 975. Takie zgłoszenie na komendzie. Weź mu tam ryb, odpisz. Poszło nieźle. Dobra. To co, idziemy? Co myślicie o tym panu? Mech. Tragedia. Nudny. Tragedia. Powiedział, że celuje do niego z broni palnej, ja miałem taser w ręce. Niedorzeczny. No nie odróżnił. Kiepsko. No tak szczerze, bardzo taki, tak no średnio najeża. Nie zaprezentował żadnego zachowania, czy też rozmowy, która mogłaby świadczyć o tutaj do tego, że na się w jakikolwiek sposób nadawał. Aha. Jego ambicją to jest być szefem policji od razu. A tak to becha. Czarny. Ty bychy. CTUCB? A ty? CRCT. U mnie spyk. Buzi, buzi, McLean. Szefie, jak już się tu wszyscy spotkaliśmy, to ja bym chciał o czymś porozmawiać ważnym. Nie ma opcji. Proszę, opowiadaj. Nie ma szans. Jest sytuacja, która nurtuje mnie. No oczywiście. Nie mogę sam pełnić patrolów. Chciałbym... To awans ciągle. No bo jesteś kadetem. Tak. Dlatego chciałbym dostąpić tego zaszczytu, gościć na randze wyżej. Nie ma opcji. Do szefa pytam. Ja jestem szefem. Szef jest wyższym szefem od szefa. To jest... Ja do niego mówię szef w szacunku. Szef, ale jestem wyżej od ciebie. Ale możemy nie teraz. Właśnie, szef jest wyżej. A co, wyżej ty, a co my jesteśmy w jakimś związku? To nie drive-thru. Szefie. No właśnie, właśnie, szefie, to trzeba przemyśleć, czy to z szefem powinno być szef. Szef sam uczył, że jak ktoś prosi sprawy o awansów, awanse, to nie ma. Sprawy awansów. Sprawy awansów to jest high command. Oni, oni, ja im się tam... No i co? No i co? No i co? No i gówno, no i co? No i gówno. Ale tak szczerze, kurde... Rembry jakby się opanował, to byłby lepszy od ciebie. W sumie jak każdy, Bongo też. Nie no, kurwa mać, ja mogę przestać być uwłaczany, bo zaraz faktycznie nie. Się bójnę, no kurwa mać. Nie? Kiedy? Mogę... W sensie ja od razu się wpisuję. Co to ma do rzeczy, że do pana strzelam? Możesz jakąś trybunę zrobić, jak będziesz się tam bujała? Chcę, pooglądamy. No 01 zmienia kryptolim na żerandol. Kurwa, szczerze, nawet bilety bym na to kupił. A to wy macie swoje radiolki każdy. Kapela, halo? Już umarłeś? Szef mi autorytet zabiera. Jaki autorytet? Macie swoje osobiste radiolki. Autorytet, autorytet. A jak kadeta tejzują, kadeta pałują, to dobrze jest. No to wtedy... Ja tak, się, cały, ja tak się cały czas czuję. Życie. Szef podburza mój autorytet i to za każdym razem jak szef jest do obecny. Ale samą obecnością to robi. To jak buldożer, chociaż nie, mało nie jadę. Nie, nie chodzi o obecność, tylko o to co mówi. Ty patrz, tam masz mapę, kapela, poszukajmy co? Twojego autorytetu. No. Wydaje mi się, że za nisko zdjęcie jest zrobione, jakby był Jezus, trochę wyżej. Montana, trochę wyżej obiektyw będą, był, to może byłby zauważalny. Montana, po burzy będą normalne ceny, teraz się wyjebał i masz cząstkę jedną za 150 koła. Po burzy będzie git. Tak. No. Dzień dobry, szefie. Ja przyszedłem po tą premię uznaniową, co mi pan Kapela obiecał i chuj w dupę jak zwykle. CO?!
Przepraszam, czy mogę od pana Sonego odebrać? Ja ci nic nie obiecałem. Ogólnie to wszyscy w trójkę przyszliście. Ja też, szefie. Ej. Ogólnie na L4 byłem i miałem dostać. No właśnie, ja też miałem dostać bonus za to, że w ogóle się tu zjadłem. Ogólnie szef kapela jeszcze obiecywał, że za dołączenie do policji jest 10k. Ej, właśnie, mieliśmy pogadać, panie Rajpi. Siemano, pizda, odpuść. Godzina 20, służby w tygodniu. Słabiutko, słabiutko, trzeba poprawić. No właśnie, no. Godzina 20, drugi najgorszy czas. Czas? Nie, bo mój autorytet idzie się jebać za każdym razem, jak szef jest obecny. Spokojnie, no, kapelan. Nawet autorytet szefa zdradza. A, czyli dobrze, dobrze, no to zabieramy seł. Mustang się komuś innemu przyda, co? Ej, bo ja co? Jak tak skaczesz? Jak skaczę? Stoję w miejscu. Ale czemu kapelan nosi się do szefa? Taki głos. Ej, Rambry, weź mi kurwa z kolana złaś. Szefie, my kumple. Czochru, czochru, dobry kapelan. Bez przesady. No, chcesz tego więcej? No. Spoko. To ja bym chciał codziennie zadać jedno pytanie. Ja będę codziennie od dzisiaj kapelana. Jezus, ale krzyczy. Ja też. Nie, ty jesteś do jednego momentu, no. Słuchamy. Ja się chciałem zapytać, dlaczego do pana kapeli na radio zgłaszają Wileta? Jeszcze to raz? Montana tylko tak zgłasza. Montana tylko tak zgłasza, bo... I co to znaczy? Bo to jest firma produkująca mopy. I Montana tak zgłasza do mnie, a ja go wyzywam od duchownych i fanatyków namaszczenia przez pastora. Właśnie, czy wy wszyscy zdążyliście już poznać tutaj brata bliźniaka kapeli? Nie, no kurwa, bez przesady, szefie, nie. Mieliście okazję? Nie. Nie. Nie, nie mieliśmy. A, nie, to zapraszam, nie. Zapraszam za mną. Zapraszam wszystkich. Jak on służy z nami? No nie! Oczywiście, od początku. Mój autorytet. On tu był umiera. Pierwszy, czy o co chodzi? On tu był pierwszy, zanim jeszcze wszyscy się tu zjawiliśmy. Kurwa. Mój autorytet. Ale czemu kapela płacze, a autorytet jak już kurwa niżej się nie da go mieć? Chyba wiem, gdzie idziemy. Dobrej kapela? Okay. O. A! Cały czas tutaj był. Zrobię sobie zdjęcie na pamiątkę. Witam, szef. Dobry, szefie. Jakiś awansik, coś ten? No kapel, chodź się z bratem przy... O ty kurwa! O, nie ładnie tak! O. To nie ten. To nie ten. No, ale w sumie ten ma podobne włosy, nie? Też się nada. Cholera jasna. To jak gąbka by zadziałał tu okna, nie można być. O, chcę strzelić z tej zero, bo już celuję. Już patrzy. Już patrzy, co odpierdolić. Już celuję. Już. Aha, już. Co tam kombinujesz, no, Rembri? Co kombinujesz? Już takiego rączki mam tutaj. Co masz w ręce prawej? Nic. Ciekawe, kurwa. Dobra, zobaczymy, czy on się nada na gąbkę. Doberek! Oj, szef, to jest zły pomysł, to jest zły pomysł! Plup! Ja ci da... Oj, sorry, Buckley. Oj, tylko nie ograsz, nie masz szans w ten sposób. Chłop się wychował na takich rzeczach. Rembri? Welcome. Bo nie będę za tobą stawał. Welcome. Byś był przejebany do końca życia. Ja rozumiem, szefale, szef, ja bronić się musiałem. Jakie byś chciał szkolenie? Wydaje mi się, że jestem odpowiednim kandydatem na 01, bo potrafię wybronić swój autorytet, szef. W sumie ty jesteś aktywny. Będziemy mogli się ugadać. Dobra, co jest? To mam dla ciebie zadanie. Dobrze. Weź kapelę. Przynajmniej wiem, że mi nie ucieknie. Dawaj. 72 mogę zabrać. Bring it. No to możemy pojechać w trójkę. Jak chcesz. To możemy pojechać w trójkę. No. Panowie, jakby mógł prosić dwa tony ciszej, ponieważ... Jest! Co się dzieje? Nic nie słychać na dole wcale. Na dole? To było mówić na tym. To pardonsik. Lepiej jestem gotowy. Ej, to jest nadużywanie! To jest nadużywanie mechaniki! Weź ty mnie kurwa puść! Zgłaszam. Szefie, ja rozkaz mam. Jaki rozkaz mam? A rozkaz dostałem. Niestety, szef. Puść mnie. Są rzeczy, z których trudno jest wyjść. Puść mnie. Ej, ale tu nie chodziło. Nie, szefie, o ale ja wiem, o co szefie chodziło. Ja muszę. Muszę, szefie. Uwaga. Ale może nie przy aresztowanych. I teraz bardzo ładnie. Zamykam oczka.
funkcjonariuszy. Jesteś zwolniony. Jasne, szef. Pożyga mnie. Pewna policji? Jesteś zwolniony, Rambry. O kurde, ale mokre włosy. Nie no, teraz to trochę przesadziłeś. Jesteś zwolniony. Oddaj odznakę i mundur. Jasne, szef. Oj! Ej! Ha. No to co? O, spróbuj ten, to cię naprawdę zwolnimy. Jak już z góry, to z góry będzie awans. Jesteś zwolniony. Szefowie, mam dwóch szefów. Jesteś zwolniony. Tu jeszcze jeden szef stoi, jak coś. A że we dwóch? Ty patrz, Rambry, za tobą. Sprzedam pisikele. Aaa! Patrz, Rambry, za tobą. Duchy są. Zobacz. Centymetr plus 2 co to jest piąty. Weź mnie rozkuj. 10-4. Zakuty jestem. Rozkujcie mnie. No jeszcze raz, bo zrzuciliście dwa razy. Dobra. Tak się zastanawiam. Sorry, teraz zauważyłem. Tak się zastanawiam. A ja Sony Rightwheel, miło poznać. No. Rami. Co? Czy ty dzisiaj będziesz przepraszał? Ja dzisiaj podołałem. To szef kazał. On już nie jest w policji. A to szef kazał, szef wyższy. Teraz musisz przeprosić. Sorry, to, że szef kazał, to powinieneś mieć swoje zahamowania czasami. Ale w tym przypadku akurat to była bardzo dobre, szef. Ja szef, przepraszam, szef. Dobra, za... kapela, możesz się odwdzięczyć mu. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Szefie, ja nie, szefie. 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 Przecież cię poznałem. Cicho, kurwa, sprawdzę, co się dzieje. Mogę tu pana prosić? Ziemniaczek, jak się myśli? Wyznacie coś pierwszy? No to co się, stało, kurwa? Co się miało stać? Zarosłeś siedzę za kratami, słuchaj, nie chcę mi wypuścić. Przepraszam, mogę szefa szefów tutaj poprosić? Słucham, w czym mogę pomóc? Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że pan nie jest chyba kompetentny. Do żywocie, tak? Obraza funkcjonariusza. Zgadza się. Do żywocie? Aha. Czy możemy panu pomóc? Wie pan co, bo ja tutaj mam skargę na tamtego pana w momencie, kiedy ja się normalnie poddałem. Proszę, pana, w tym momencie jest pan aresztowany, tak? Więc jak sprawa się rozwiąże, to wtedy rozmawiamy o jakichkolwiek skargach. Przyjdzie pan do szefostwa policji, zastępcy i wtedy to rozwiązujemy na spokojnie, tak? O, jest jasne, pani adwokat. Osób. Dzień dobry. Dobra, Sikela, chodźmy za kapelą. Do tego, do pokoju przesłuchań tam. Fajnie by było, no bo tu trochę dług jest. Dzień dobry. Gdzie jest ten kapela? Bo żeś teraz Rambry przesadził. Chciałem! Dzień dobry. Szefie, bo jakimś ogrodnikiem byłem, dlatego. No teraz musisz go kurwa przeprosić, bo teraz to była przesada. Szefie. Twojego szefa kurwa w kiblu. Ale szef, drugi szef kazał, żeby... Twojego szefa w kiblu, ale kurwa w wodzie. No to była woda. Szefa w kiblu? Kurwa. Ja szef specjalnie wcześniej spuściłem. Nie podsłuchujemy, panowie. O! No nie, gdzie? Tylko stoimy. Odbiór. No co, co tam? Się dzieje? Co tam? Co się dzieje? Psikolo gdzieś? Coś? No, tak. A, no bo... powiem. No. Dobra. Pardon, ktoś mi usiadł na krześle. No to co? Chciałbym, aby szef wybaczył mi. Tydzień był i tydzień się skończył. Tydzień bez awansu? Rozpocząłem się tydzień z awansem? 7-8. Ty nie ogarniesz, że przegrałeś. Szefie, przepraszam. Dostałem rozkaz od rangi wyżej. Sam szef mówił, że trzeba rangę szanować wyżej, więc rangę szanowałem, uszanowałem też to, że taki rozkaz był. Szefie, to tylko i wyłącznie aspekt służbowy. Zero prywaty. Szef wybaczy, ale rangę trzeba cenić.
nieuczna cisza. Bo jakby nie patrzeć, to jest sroga przesada. Twojego szefa maczać w kiblu. To... Chcesz prowadzić? Bo już w sumie się... Ja się nie wypowiem. Dobra, mogę wyjść. Nie do piszkiela, jesteś zaseptów, 02, wypowiedz. Asystentem. 03 obecnie topi się w wodzie. Targają mną teraz negatywna energia mną targa. Ponieważ? Dlaczego? Bo Pablo Rodriguez do tamtego kibla srał dzisiaj. No zatwardzenie. I ja nie wiem, jestem zmieszany bardzo tą sytuacją. Nie chcę tu wydawać osądu. Jakby nie patrzeć, to teraz szefa z błotem zmieszałem. Szef wybaczy, ale taki był rozkaz, ranga wyżej. Szefie, trzeba szanować rangi. No ja mu dałem taki rozkaz, ale nie w kiblu. Czy ja ci powiedziałem? No ale czemu mu dałeś taki rozkaz i go nie zatrzymałeś w momencie, gdy to robił? Tylko poszło, ja? Dobra, zasłońcie cele. No bo nie myślałem, że to kurwa zrobi, debil. Ale szefie, rozkaz. To rozkaz był, szef. Służyć, chronić. Cele wykonywać. Tutaj też nie mogę mieć zbyt wysokiego ego, więc tutaj jest mój błąd. Przepraszam, kapela, to nie była odpowiednia decyzja. Rzeczywiście mogło to wejść na twój autorytet, który co prawda nie istnieje, ale jakiś musi być. Szefie, chciałbym powiedzieć, napomknąć, że taka sytuacja się więcej nie powtórzy i szefie, wybacz, szef. Rozkazy rozkazami, ale trzeba czasami być też człowiekiem i negować. Inaczej, przed chwilą się wszyscy bawiliśmy, tak? Każdy krzyczał głupoty, więc chyba się nie będziemy spinać o taką rzecz. Czy chcemy jednak o takie rzeczy się spinać? Momencik, szefie, zakładam maskę dramaturgia, jestem. Kurwa, szefie. Naprawdę, kurwa, nie sądziłem, że coś tak odbierze. Chciałem, żeby szef, kurwa, wybaczył mi, bo naprawdę ja się staram, ja bym chciał tu pełnić rolę stróża prawa, ale nie mogę, bo moje zachowania niestety okazały się nieokiełznane. Kurwa, jestem najgorszy. Szefie, niech szef coś powie, ja nie wiem. Ja dla szefa w ogień pójdę, ja dla szefa bedrock wykopię nawet, ale kurwa, teraz jestem w kropce. Jak kapela prawie się... Tak, słucham. Aha, okej. Okay. Dobra, dziękuję. Dzwoniło właśnie poczucie winy, ja mam. Szef wybaczy. Mąka giga. Sadkę. Niech to wszystko się skończy na pipo happy. Kapela, jak to się skończy? Też patrzyłem. Wybór należy do ciebie. Nie dbam o to. To przez nim co chcecie. Kapela, no wróć tutajże. Co robicie tu? Ja im tutaj zakazuję podsłuchiwać. Mówię, żeby tu stali, ale nie słuchają koło dokładnie. Ciebie. Jestem tak, wyższą rangą od nich. Kapela! Nie, tam porucznik sobie. Jest wyższą rangą, no oczywiście. A ta sama ranga jest, ja nie dostałem awansu. Ja czekam na szefa pisikela, czyli czyli podsłuchujecie w cztery osoby biura. Nie, my czekamy na szefa pisikela, bo... To jest krzesełko pilnujące, żeby nikt nie podsłuchiwał, ja go tutaj pilnuję. I patrol. Aha. I my służymy z Frankiem patrol. Ile by się mieściście do tego auta? Dobra, wy tutaj pilnujcie, żeby nikt nie podsłuchiwał, a ty wracasz. Widzisz, o co chodzi? No, w czwórkę damy radę. To widzę. Masz usiąść tu na swoim krześle, proszę. Ja mogę postać, jestem starszy, więc mogę stać. Tak, kapela, teraz się czuj źle z tym, że starego człowieka musisz tutaj... W końcu, równouprawnienie, kurwa! Stary człowiek musi stać na nogach, a ty siedzisz. Proszę dla szefa. Czyli jak to było, z przystanku do metra? Ciężko. W metrze trzeba usiąść, ale z metra do kościoła sprintem, kurwa. No właśnie, coś tu jest nie tak. Coś tu śmierdzi. Szefie, ja dalej mam wyrzuty sumienia. Nie, ty nie masz wyrzutu. A ja mam policję na głowie.
Oczywiście, że masz policję na głowie, ale jak pokażesz, że potrafisz się z nimi wszystkimi śmiać, to zdobędziesz ich serce. Poczekaj. 0-1 do Lensa. Dwójka, radio, 2. 0-1 do Lensa. Macie ogarnięte to molo, te strzały i wszystko? Dobra, no okej. Okej, dobra. Wracam na jedynkę. Dobra. Szefie, niech szef się nie gniewa. Właśnie. Nie gniewaj się. Szef mi może nawet z tej wody drinka zrobić. Spuść mu w pierdol, masz pozwolenie. Nie chcę mi się. Jak szef chce, to nie tylko w pierdol. Od zawsze mi się szef podobał. Zamkniemy rolety, wyjdziemy na chwilę. Dobra, szefie, żarty żartami, ale tu kurwa trzeba być twardym, a nie miękkim. Nie, że teraz obrażony, szef. Szefie, są ważniejsze rzeczy na głowie... Dobra, Rembry, ale to ty spierdoliłeś, no. Ja jestem obrażony, tylko znudzony. Czym jesteś znudzony? Nie chcę mi się... Ale widzisz, no właśnie bronić. Takim zachowaniem nie... No ja to nie chcę mi się bronić i ogarniać ciągle tego samego kadeta. Z Crackersem był problem, udało się go ogarnąć w 3 dni do poziomu bycia porządnym kadetem. Był problem co, z innymi i tak pracuje, samo. Czy nie? No teraz ma miał no tydzień to luźniejszy, ale zajebiście go ogarnąłeś. Ale jak przychodzi, to robotę robi swoją, nie? No tak, bo tu każdy musi być robotem. Da się ogarnąć. Ale musisz sobie odpowiedzieć, czy ty chcesz w tej policji maszynki. Ja nie mówię o tym, bo trzeba mnie że zrozumieć. Udało się go ogarnąć, że nie robi rzeczy, za które albo go wywiozą, albo zginie, albo będziemy latać po sądach, jednocześnie zachowując swoje zachowanie i swoje podejście do wszystkiego. Balans. Mi się sądy podobają. Ale będzie latał po sądach, czy ty? No, chodzi o to, że no, znaczy z naszej, no, jak na niego polecam, no to on, tylko że ja i tak będę musiał iść. Właśnie przez to, że jestem szefem, będę musiał iść, jak kadeta będą sądzić. Nie będę musiał iść go bronić. Szef, ja sam się wybronię. Wszystko biorę na siebie. Zawsze. Męczące. No to jest męczące. No trzeba się streszczać, panowie, trzeba się streszczać. A ty co, pisikela, też kurwa 02 siedzisz na uklejonej. Ej, ta, ale ja tu mam chuj do gadania. Jak masz chuj do gadania? 3 gwiazdki masz. Nie możesz masz podejść chuj do gadania. Szefie, sztama na zgodę. Ja bym zrobił tak. Więcej się to nie powtórzy. Jak? Musi być równo. Kadet do spuszczenia w kiblu. Idź go spuść w kiblu. Nie, ja jestem musi być. To. Nie, nie chcę. Ja jestem ponad to, nie będę go spuszczał w kiblu. Czas spuszczający ja mogę, kiblu, to ja go kłapar. Dramat, tak samo. Nie ma problemu, ja mogę sam. Doopiniowo jest to chujowe, więc nie będę tego robił. Kanałami nawet mogę wylecieć na drugim końcu i szef na mnie będzie już czekać w radiowozie moim nowiutkim tutaj pod awans. Zły moment, dobra. Bez awansu, no. To zrobimy salones. Prędzej się skończy kadencja moja i następna, ktokolwiek wygra, niż ty dostaniesz awans. Szefie, to nie może być tak, że szef od razu z góry mnie skreśla. Sam się skreślasz zachowaniem. Ładnie to tak podsłuchiwać? Ja chodzi pilnie, żeby nie podsłuchiwał. Rzeczy, które robisz, rzeczy, które wykonujesz, niestety. Dobra, dajcie im. Częściowo są normalne, częściowo są w porządku, ale częściowo robisz manianę, za którą większość kadetów by została wypierdolona pierwszego dnia. Ale szefie, my jesteśmy partnerami. Kurwa, kapela, a ile razy z tobą było to samo? Ty też powinieneś być wypierdolony z policji 1000 razy. No w życiu się takich rzeczy nie dopuściłem. Po prostu robiłem totalnie bezbeczne rzeczy. No. Różne czyny. Ty, ja, ty i on, my wszyscy razem. Tworzymy rodzinę tutaj, szef. Nie można się kłócić cały czas. To prawda, z rodziną się najlepiej wychodzi na zdjęciu, ale tak naprawdę musimy się szanować. Nie wiem, czuję się jakbym teraz rozmawiał ze swoją małżonką, która właśnie pierdolnęła focha. O, się funcio ma focha. Ja, się nie chcę. Ojojojojoj, się funcio. Oh yeah. Nie, no co ty, dzięki, Szymi, za suba. Borek, kurij, to dla ciebie. Znaki gangu.
Wiesz co to znaczy? Wiesz co to znaczy, mordo? Wyrok ulicy, kurwa. A wiesz co to znaczy? O, już lepiej, East side, już lepiej. Kurwy, synu. Już lepiej. A to znaczy wait, PACOOOGOEOCGEMW. What's up, my... Little pony, my little pony. Kurwa. No. No. No, mam ci przypomnieć, kapela, jak jeździłeś na dzielnicę w... Kurwa, w bojówkach robiłeś taki, krzyczałeś PD Gang? Też jeździłeś to na było... K1 się napierdalałeś? I powiedz mi, czy ja cię opierdoliłem cię wtedy i dalej robiłeś szefie. To, co jesteś dalej tutaj? No to szef, kurwa, weź się kurwa opanuj w końcu, wyciągnij już raz ci kija z dupy, wyciągnęliśmy, to ci chyba kurwa gębą wyszedł. Są granice, dobra. No. Dobra, kurwa. Byłeś mać. Kurwa taki sam, a teraz kurwa... Ach, w życiu nie byłem taki sam. Przerwy zarządzam 5 minut przerwy. Niech strony zjedzą i wypiją i przyjdą jak się uspokoją. O, ktoś się napierdala. Poza tym przyciekala u nas też. Trzeba było, to się sprzątało po prostu. Zarządzam 5 minut przerwy na reklamy. Dziękuję. O, w sumie mogę.